Witam Państwa bardzo serdecznie na trzeciej debacie w ramach 12 letnich ogrodów polityki. Dziś przed nami temat kultura i rozwój, dylematy samorządów. Ale na wstępie chcę bardzo serdecznie przywitać panią minister kultury i dziedzictwa narodowego, panią profesor Małgorzatę Omilanowską. Jest z nami w drodze i za moment pewnie dojedzie pan marszałek województwa pomorskiego, pan Mieczysław Struk. Chciałbym przywitać również serdecznie pana prezydenta miasta Bydgoszczy, pana Rafała Bruskiego. Witam pana redaktora Edwina Bendyka z redakcji Polityki i Kolegium Civitas. I głos i gospodarza dzisiejszego seminarium, redaktora naczelnego Polityki, pana Jerzego Baczyńskiego. Witam, tak, o, witam jeszcze raz już oficjalnie. Te ogrody odbywają się po raz 12, ale po raz pierwszy w takiej formule przestrzennej. Mamy nasze panele tego owalnego stołu. Ja się też przyzwyczaiłem, przez lataśmy debaty prowadzili albo w sali, albo pod namiotem. Kilka razy zresztą mocno szarpanym przez wiatry. Dzisiaj pogoda jest wyjątkowa jak na nasze ogrody elbląskie, bo przeżywaliśmy tutaj straszne traumy pogodowe w ciągu tych lat. Proszę Państwa, już nasz gospodarz przedstawił uczestników panelu, ale pozwólcie Państwo, że ja jeszcze parę słów dopowiem. Otóż pani minister Omilanowska, jak spojrzałem w papiery, w przyszłym tygodniu będzie obchodziła rok od objęcia funkcji ministra kultury. 17 czerwca. No właśnie, także gratulujemy, to już jest pokaźny staż. Pani profesor jest historyczką sztuki i architektury, autorką wielu książek. No, nie sprzedajemy ich niestety tutaj w kuluarach, to niedopatrzenie, ale dzisiaj w internecie można znaleźć wszystko. Większość jest nakładów wyczerpana. O właśnie, tak, nawet nie. Pan Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, jest, jak spojrzałem też do internetu Kopalni Wiedzy, jest magistrem, proszę mnie poprawiać, jeśli się mnie, nawigacji morskiej, tak? No. Czyli jakby to jest ten człowiek, który tak nawet w burzy nie zgubi kierunku. Był oficerem marynarki, ale także, uwaga, jakie połączenie, oficer marynarki i doradca podatkowy. Tak. Były wojewoda, także sportowiec i też, czego się dowiedziałem i muszę się tym podzielić, jest honorowym dawcą krwi i bodaj jednym z rekordzistów, bo jak gdzieś przeczytałem, ponad 30 litrów utoczył ku pożytkowi chorych. Także brawa dzięki za ofiarność. Czekamy na pana marszałka Struka, marszałka województwa pomorskiego, żeby już jak wpadnie do nas, to już go nie będę przedstawiał ponownie, ale pan marszałek był burmistrzem Jastarni i też z rzeczy dziwnych, które się z nim, czy niezwykłych, które się z nim wiążą, jest to, że jest kapitanem jachtowym, a przede wszystkim członkiem Platformy Obywatelskiej. To jest prawda, tak jak się my dzisiaj tak powiem, obnoszenie się z tym może wywołać wkurzenie, jak wiemy. Tak. Edwina nie przedstawiam, bo jest tutaj stałym bywalcem, ale może tylko jednej rzeczy przypomnę. Myśmy w ubiegłym roku przed wyborami samorządowymi wydali taki niezbędnik Inteligenta, to jest nasza seria wydawnicza. Ja tutaj pozwolę sobie to przywieźć dla panelistów. Czy mogę na moment pożyczyć, żeby pokazać? To było, tak to wyglądało, to było poświęcone miastom.
i w jaki sposób wieńczyło taki cykl, dość niezwykłe przedsięwzięcie redakcyjne, gdzie przez rok, ponad rok, co miesiąc opisywaliśmy, i to w takiej dość obszernej formule, kolejne polskie metropolie. I nasze delegacje jeździły tam na kilka dni i przeprowadzały swoisty audyt. Edwin jeszcze do tych miast, do niektórych z nich wracał już po zamknięciu tego cyklu i po wyborach, żeby też skonfrontować tę już nową rzeczywistość z tym, co jeszcze opisywaliśmy kilkanaście miesięcy temu, i mam nadzieję, że się z Państwem też tymi obserwacjami podzieli. My mamy temat samorządy, kultura i rozwój. I zanim przejdziemy do dyskusji, to ja chciałbym poprosić panią minister, żeby może tak z pamięci zechciała nam przypomnieć, jakież to inwestycje kulturalne zostały poczynione w ciągu tych ostatnich kilku lat. Co powstało, zostało zbudowane, i może nawet pani pamięta, ile wydaliśmy na inwestycje kulturalne. To by nam dało taką pewną bazę faktograficzną do dalszej dyskusji. Już jej nie uprzedzam, bo być może pani minister zechce nam przypomnieć, co się dobrego w sensie inwestycji wydarzyło w kulturze. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie i od razu przeszliśmy do formy egzaminu, ale jak mam nadzieję, że sprostam. Jeżeli chodzi o liczby, to ja się nie odważę ich w tej chwili wymieniać, dlatego że wszystko zależy od tego, jaką przyjmiemy metodologię. Programów unijnych, z których mogliśmy czerpać środki na rzecz inwestycji w kulturę, było kilka różnych, i ta metodologia wymaga jeszcze uwzględnienia faktu, że każda z inwestycji musiała mieć wkład własny, czyli pieniądze polskiego podatnika włożone w tą inwestycję. W związku z tym, ile wydaliśmy, jak sumujemy wszystkie programy i dodamy jeszcze wkłady własne, to wchodzimy na bardzo wysokie kwoty, idące już w miliardy, a nie miliony. I nie chcę się posługiwać w tej chwili wyłącznie swoją pamięcią, bo akurat jako przystało na humanistę, historyka sztuki pamięci, do liczb specjalnie nie mam, ale nieźle pamiętam, co zostało zrobione. Myśmy sporo zainwestowali w kulturę już na etapie, kiedy mieliśmy te pierwsze pieniądze europejskie pomocowe, które pojawiły się jeszcze przed naszą, takie przedakcesyjne. Już wtedy z tych środków udało się wyremontować wiele zabytków i zbudować kilka inwestycji, ale ta właściwa fala inwestycyjna przypadła dopiero na lata 2007 do dzisiaj. I mówimy zarówno o ogromnej skali inwestycji w istniejącą substancję zabytkową, z remontem takich obiektów jak Wawel, Zamek Królewski, Łazienki, Wilanów, Rogalin, czyli takich pierwszoligowych, dużych rezydencji, aż po niewielkie kościoły parafialne, które były dofinansowane w projektach regionalnych. To, co jest najbardziej widoczne oczywiście, to ta infrastruktura, która powstała de novo, na pustej ziemi. I tu niewątpliwie prym wiodą inwestycje w instytucje muzyczne. To tego zbudowaliśmy najwięcej. Od gmachu, który mieści siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, to jest ogromna sala koncertowa na 1800 krzeseł plus sala kameralna. Druga, porównywalnej skali, też 1800 krzeseł, kończy się we Wrocławiu i 4 września ją otworzymy. Tam były takie przygody po drodze, ale to już jest gotowe. I to są te dwie wielkie sale koncertowe, które powstały, ale oprócz tego powstała Filharmonia w Szczecinie, Częstochowie, Opolu, Koszalinie, Kielcach. Jednym słowem, cały wysyp średniej wielkości sal, no i oczywiście Filharmonia i Opera Podlaska w Białymstoku oraz kilkadziesiąt sal koncertowych liczonych na 300-400 krzeseł, które przystawiane były do budynków istniejących szkół muzycznych w miastach mniejszej wielkości, czyli tworzenia nowej, wysokiej klasy przestrzeni dla uprawiania muzyki różnych gatunków w miejscowościach, w których inwestowanie w filharmonię nie ma sensu.
I to jest ten pierwszy potężny rozdział. Drugi, który bardzo też jest mocno widoczny w zmianie jakości, to jest przestrzeń przeznaczona do edukacji kulturalnej i szkolnictwa, zwłaszcza szkolnictwa wyższego. Praktycznie większość wyższych uczelni państwowych artystycznych, mówię zarówno filmowych i teatralnych, jak i malarsko-artystycznych, jak i muzycznych, otrzymała albo nową siedzibę, albo nowy gmach filii, albo nową salę koncertową, z czego większość z tych przestrzeni jest tak koncypowana, żeby służyła nie tylko studentom i nauczycielom, ale także mieszkańcom tego miasta. Tam są tworzone przestrzenie edukacyjne, dydaktyczne, wystawiennicze, które są otwarte na społeczeństwo. Relatywnie mniej jest inwestycji teatralnych, ale tu też warto pamiętać na przykład o Kapitolu we Wrocławiu. I wreszcie sporo takich inwestycji w muzea i centra kultury, od Pacanowa poczynając, bo tam to Centrum Bajki, które cieszy się ogromnym powodzeniem wśród szkolnych wycieczek w całej Polsce, po może niewielkie inwestycje, ale też bardzo mocno widoczne w naszym krajobrazie, jak na przykład nowe filie muzealne, czy nowe siedziby instytucji domów kultury. Wreszcie, i tu mieści mi się na przykład pięknie, świeżo otwarta, bo zaledwie 2 tygodnie temu, nowa siedziba Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie na Ursynowie, która jest takim absolutnym centrum kompetencyjnym, ale też kryje w swoich podziemiach 5 petabajtów, błagam, nie pytajcie mnie, co to jest, ale na tych 5 petabajtach siedzi jakiś nieprawdopodobny zasób dostępny przez internet, a jeżeli prawo autorskie na to nie pozwala, to tam na miejscu, na czytnikach, nagrań filmów dokumentalnych, fabularnych, animowanych dla dzieci, dla dorosłych, spektakli teatralnych, rejestrowanych w salach teatralnych, koncertów, wszelkiego rodzaju produkcji audiowizualnej, która jest za jednym kliknięciem legalna, w bogatym dostępie, łatwo wyszukiwana, dostępna dla każdego. I wreszcie, co istotne, udało się też poczynić spore inwestycje, które jakby nie kojarzymy bezpośrednio z kulturą, bo one nie przechodziły przez resort kultury, ale dotyczyły też bardzo istotnego obszaru myśli ludzkiej, mianowicie bibliotek. I tu mamy zarówno tak wielkie realizacje jak Biblioteka Śląska w Katowicach, jak i wcale bez pomocy Unii, zrobione za pieniądze polskiego podatnika, inwestycje w małe biblioteki. Program Kultura Plus, Biblioteka Plus, który w tym roku kończymy, a w każdym razie ten etap, pozwolił na zmodernizowanie 245 polskich bibliotek w miejscowościach do 15 tysięcy mieszkańców i uczynienie z nich takich nowoczesnych centrów dostępu do internetu, nie tylko do książki i do czasopism, ale też do internetu w małych miejscowościach. Warte podkreślenia jest to, że nie wszystkie inwestycje, o których w tej chwili mówimy, były robione ze wsparciem unijnym, bo na przykład Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie jest zbudowane ze środków polskich. Tak samo darów, bo tam ogromna część inwestycji to są dary, ale to nie były pieniądze unijne, tylko polski podatnik, warszawski podatnik i dobroczyńcy tego muzeum złożyli się na tą inwestycję. Wreszcie takim przykładem jest też budowana w tej chwili ogromna realizacja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, który też jest budowany z pieniędzy polskiego podatnika bez wsparcia środków unijnych. No ale oczywiście Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Krikoteka, czyli to nowa siedziba myśli kantorowskiej w Krakowie. Ogromne inwestycje właśnie w takie niedostrzegane może w przestrzeni, ale niesłychanie ważne rzeczy, jak na przykład Nowe Muzeum Czapskich i Centrum Numizmatyki w Krakowie. Jest tego ponad 100 inwestycji, więc ja nie jestem w stanie, że tak powiem, bez prezentacji przygotowanej ze zdjęciami i ułożonej w porządku, tego wylistować wszystkiego z głowy. Natomiast co dla mnie jako historyka architektury i sztuki jest ważne, myśmy nie tylko stworzyli nowe przestrzenie dla kultury, z wszystkimi zaletami i problemami, które się z tym wiążą, przede wszystkim związanymi z finansowaniem i z właściwym uzupełnieniem tego, ale zmieniliśmy polski krajobraz architektoniczny. Zawsze tak było w Polsce, że i w każdym innym kraju, że zawsze każde pokolenie ma swoich dobrych architektów, albo bardzo dobrych, czy genialnych wręcz. Ale nie każdy czas jest dobry dla architektury. Świetni, utalentowani architekci, jeżeli trafią pracować w epoce, w której nie mogą rozwinąć skrzydeł, to nie zmienią przestrzeni. Nawet jeżeli zbudują, uda się zdobyć 1 czy 2 dobre projekty, to tak naprawdę nie zmienią krajobrazu. Natomiast
polscy utalentowani architekci i nie tylko polscy, bo myśmy przecież też ściągnęli kilka zagranicznych zespołów, stworzyli nową jakość przestrzeni, która w sposób istotny pokazuje w ogóle możliwość, jaka tkwi w budowaniu nowej jakości miejskiej i nie tylko miejskiej, dzięki architekturze. To, że Szczecin dostał nagrodę Missa van der Rohe, czyli nagrodę Unii Europejskiej za najlepszą architekturę. I to, że wyróżniliśmy w krajowych konkursach takie obiekty, jak Muzeum Historii Żydów Polskich, już wspomniane, czy Lusławicy, niesłychanie piękna, powściągliwa, prosta architektura na polu kapuścianym, znakomitego Centrum Edukacji Muzycznej, czy właśnie gmach Krykoteki, tych przykładów, najbliższy nam teraz chronologicznie w sobotę za tydzień o tej samej porze otworzymy w Katowicach Muzeum Śląskie, znakomitą nową przestrzeń wystawienniczą stworzoną pod ziemią, tak żeby opowiedzieć ludziom także, że są w Katowicach, że schodzimy pod ziemię, bo to jest teren po kopalni w Katowice. Z kapitalnym pomysłem takich kubów szklanych doświetlających tą przestrzeń i rewaloryzowaną architekturą XIX-wieczną, łaźni, szatni, no tych wszystkich budynków naziemnych kopalnianych. Jednym słowem, udało się stworzyć miejsce dla kultury, ale udało się też dokonać rzeczy niezwykłej, pokazania Polakom, że potrafią mieć dobrą architekturę, która może kształtować przestrzeń. Ja nie wiem, czy pan redaktor da mi potem szansę, więc ja od razu powiem to zdanie, które cały czas mam na myśli po wizycie w Elblągu. Ja wiem, tak, że ja, mnie mi trzeba przerywać. Tak, bo bardzo proszę, zaraz przerwę. Ja mam nawyki akademickie 1,5 godziny. Ale co istotne, to właśnie Elbląg jest znakomitym przykładem na to, że można stworzyć takie prawo budowlane i takie przepisy zagospodarowania przestrzeni, które pozostawiając prywatnym inwestorom prawo do wolności wyboru swoich wariantów estetycznych kształtowania architektury swojej najbliższej, tworzy zorganizowane ramy porządkujące przestrzeń i krajobraz architektoniczny. Jeżeli już mamy ten etap za sobą, że wiemy, że mamy bardzo dobrych architektów, to czas teraz na to, żebyśmy tak przebudowali polskie prawo, żebyśmy stworzyli też dobrą przestrzeń miejską. Dziękuję bardzo. Akurat w przyszłym tygodniu wręczamy nagrody architektoniczne polityki i właściwie większość tych obiektów, o których pani mówiła, przewijało się w naszych konkursach. W tym roku w tej finałowej piątce są i Opera Szczecińska, i Krykoteka, czyli te rzeczywiście fantastyczne realizacje architektoniczne. To była prezentacja, a teraz proszę Państwa będzie teza. I ja tej tezy nie obracam jakby przeciwko pani minister, bo rzeczywiście ten okres zaraz spróbuję, choć nie będzie to bezpośrednio w stronę Ministerstwa Kultury, bo rzeczywiście jeśli chodzi o inwestycje kulturalne, ten okres ostatnich lat był chyba najlepszym, może w ogóle w dziejach. Ale teza jest taka i będę prosił, żeby się z nią zmierzyli także pozostali paneliści, że te inwestycje w sposób znikomy służą rozwojowi regionów, że co więcej stanowią poważne niebezpieczeństwo dla ich przyszłości. Większość tych inwestycji jest nakierowana na dość elitarną rozrywkę, a w zasadzie obejmującą tylko nieliczne jakby elity danych środowisk, pociąga za sobą ogromne koszty utrzymania, czego będziemy świadkami w następnych latach, realizowała głównie potrzebę prestiżu lokalnych władz, a także była ilustracją jakby braku wyobraźni. Kiedy pojawiły się pieniądze, olbrzymie pieniądze płynące z zewnątrz, które miały być nakierunkowane na rozwój i na doganianie tego świata, który nam uciekł przez ostatnie kilkadziesiąt lat, najczęstszym pomysłem, jaki się pojawiał lokalnie, były spektakularne inwestycje, najlepiej spektakularne obiekty związane z kulturą, bo te są niekontestowane, a także wszechobecna kostka Bauma, także remontowanie fasad. Ja czytałem przed tygodniem, być może Państwo także, wywiad w Gazecie Wyborczej pana Sroczyńskiego z profesorem Kozakiem. Przeczytam Państwu tylko fragment. To jest bardzo przejmujący wywiad, jakby podsumowujący trochę te kilka lat naszej bonanzy inwestycyjnej. Jak wydajemy pieniądze z Unii, pada pytanie. Na wszystko, co da się zrobić z betonu.
drogi, chodniki, budynki, remonty. 80% środków idzie na budowanie. To źle? W ten sposób wydajemy pieniądze na wygodę i jakość życia, jak bogacze, a miały iść na rozwój. Przecież infrastruktura służy rozwojowi. To jest jedna z tez, która nas tutaj dzisiaj sprowadziła. Profesor Kozak odpowiada, no przepraszam, a czy ta ściana za panem kogoś kształci, a chodnik coś wymyśla? Nie ma żadnych naukowych dowodów na wpływ infrastruktury na rozwój. Są natomiast liczne przykłady, że można budować w nieskończoność i bez efektów. Wygrała mania budowania. Pieniądze poszły na budynki i wyposażenie, a nie na ludzi, którzy mogliby tworzyć innowacje. I jeszcze takie dość ciekawe zdanie, bo bardzo metaforyczne. Zamiast efektu kuli śniegowej, bo wszyscy żeśmy wierzyli, profesor mówi także, że te inwestycje będą służyły rozwojowi, więc zamiast efektu kuli śniegowej fundujemy sobie efekt kuli u nogi. Proszę Państwa, ja powiem tak, że my także w redakcji żywiliśmy i do jakiegoś stopnia nadal żywimy to przekonanie, że te inwestycje w obiekty kulturalne, bo trudno powiedzieć, że w kulturę to nie zawsze jest jednoznaczne i tożsame, że one no jakoś tak podnoszą jakość zarówno życia danego regionu czy miasta, mogą stanowić jakąś atrakcję przyciągającą być może także inwestorów, partnerów, może także turystykę, ale próbowaliśmy to skonfrontować z realiami, jeżdżąc do różnych miast i poproszę Edwina, żeby zechciał co nieco opowiedzieć, co zobaczyliśmy przeprowadzając ten audyt i jak również nasze poglądy w tej sprawie ewoluowały, rodząc bardzo poważny niepokój. Proszę. Dziękuję. To akurat podobny w tonie wywiad w tym naszym niezmienniku się znalazł z profesorem Gorzelakiem. Zresztą oni są razem z jednego zespołu, profesor Kozak i profesor Gorzelak, to jest Eurorek. Oni, to jest to, żeby skomentować ich opinie, no to są ekonomiści, którzy posługują się pewną metodą i rzeczywiście jakby z tej metody wynika taka ocena, która jakby no, słabo chwyta to, co myśmy na przykład w rankingu jakości życia już próbowali uwzględnić, to znaczy połączenie analizy twardych wskaźników z tak zwanymi wskaźnikami miękkimi, które dzisiaj przy obecnym modelu rozwoju, właśnie przechodzenia w kierunku rozwoju opartego na innowacjach, kreatywności, te czynniki miękkie mają coraz większe znaczenie, ale też trudno je klasycznymi metodami ekonomicznymi mierzyć. I teraz wracając do tego właśnie, jak to się w polskich miastach dzieje. Jeżeli patrzymy tylko na mury, to rzeczywiście jest wiele miejsc, no, które budzą niepokój, bo Gorzów Wielkopolski chociażby, który sobie zafundował Filharmonię za 140 milionów złotych, z tego 100 milionów własnych pieniędzy i kredytu. Miasto 120-tysięczne, takie jak Elbląg, prawda? No i jest problem poza tym, że ta filharmonia jest, że ona mniej więcej 70% budżetu kultury tego miasta idzie na utrzymanie obiektu. W związku z czym brakuje pieniędzy na program już na realizację po prostu zadań programowych, prawda? Już po prostu nie da się więcej z budżetu dosyć biednego miasta wyciągnąć, więc takie ryzyko jest, ale mamy przykład no, Warszawy chociażby, która jest bardzo oszczędna, jeśli chodzi o inwestowanie, ale kilka właśnie no, inwestycji ma poczynionych, to jest Muzeum Powstania chociażby i Centrum Nauki Kopernik. O nich mówię, bo mamy oczywiście nowe jak Muzeum Żydów, ale jest zbyt nowe, żeby stwierdzić, jaki będzie efekt. Natomiast zarówno Centrum Nauki Kopernik, jak i Muzeum Powstania stały się takimi, to jest więcej niż mury, to są ośrodki nowego życia i rekonstrukcji w ogóle podmiotowości Warszawy jako miasta, które samo siebie odkryło i dało, jakby uruchomiło nową energię, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zaczęli po prostu no, sprawiać również kłopoty, chociażby akcją referendalną przeciwko pani prezydent i tak dalej, ale pokazali, że są, że to miasto jest dla nich ważne, jest źródłem ich aktywności, również takiej, która no, ma znamiona właśnie już działań właśnie nie tylko rozrywkowych, te miejsca nie służą tylko zaspokajaniu ludycznych jakichś potrzeb, tylko właśnie generują energię, która przekłada się na rozwój. Innym bardzo ciekawym procesem, który równolegle szedł z rozwojem tej infrastruktury,
te analizy rzeczywiście trzeba robić, która była nadmiarowa, która jest jak najbardziej uzasadniona, to jest to, co wyzwolił w kilkunastu miastach, również w Bydgoszczy, który te pan Bruski jest z nami, proces ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. To było zupełnie, nikt nie przewidział efektu społeczno właśnie rozwojowego, to znaczy wygrał Wrocław, bo tylko jedno miasto mogło wygrać, kilkanaście startowało, ale dzisiaj wystarczy pojechać do Katowic wspomnianych, czy do Lublina, czy do Bydgoszczy chociażby, żeby zobaczyć, jak energia wyzwolona wtedy w czasie przygotowania programu do konkursowego zamieniła się w coś, co w nową jakość życia społecznego w tych miastach, znaczy nowy rodzaj podmiotowości i włączenia się mieszkańców w miasto. To w Lublinie na przykład jest spektakularny sposób, widać zupełnie nowy sposób jakby funkcjonowania miasta. W związku z czym wydaje mi się, że ta analizę nie da, znaczy musi uwzględniać również z dobrym wglądem w to, co się dzieje w tkance społecznej, no i z czym mamy, jak wiemy, chociażby w kontekście i wyborów samorządowych, i ostatnich prezydenckich, mieliśmy i mamy problem. Znaczy nie do końca czujemy, co się dzisiaj dzieje ze społeczeństwem, a zwłaszcza z bardzo szybko zmieniającą się tkanką, że tak powiem, nowych mieszczan czasami, tak się mówi, czy w ogóle mieszkańców miast. Ja tylko jeden przykład podam. No właśnie, jaka jest dynamika Kraków, to opisywaliśmy w tych naszych raporcie. 10 lat temu, jak mówiłem podczas pierwszego chyba dnia, jak mówiliśmy o jakości życia, 10 lat temu w tak zwanym sektorze gospodarki zwanym usługami biznesowymi, czyli ci wszyscy programiści, księgowi i tak dalej, obsługujący duży kapitał, 2000 osób w tym pracowało, dzisiaj 40 tysięcy. To jest zupełnie nowy mieszkaniec, mający zupełnie inne potrzeby i oczekiwania od przestrzeni miasta, zupełnie innego rodzaju usług publicznych oczekuje. I myśmy niewiele zrobili, żeby zrozumieć właśnie tę dynamiczną zmianę. Jak się popatrzy na wszystkie polskie miasta, w ciągu dekady od wejścia do Unii Europejskiej, to akurat moja współpracownica robiła, pan doktor Katarzyna Wojna, takie badanie zmiany czegoś, co się czasami nazywa klasą kreatywną, czyli struktury zatrudnienia w zawodach takich od nauczyciela po naukowca, prawda? Które wiążą się z zaangażowaniem intelektu. Dzisiaj w Warszawie 50% zatrudnionych pracuje w sektorze kreatywnym, we Wrocławiu, w Krakowie to jest około 30%. 10 lat temu 15% było, w tamtych metropoliach, w Warszawie 25%, mniej więcej dwukrotnie zwiększył się ten odsetek. To jest zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inny mieszkaniec, który właśnie jak pierwszego dnia tu rozmawialiśmy, zupełnie z czym innym przychodzi na wybory, chociażby do urny wyborczej, zupełnie innego rodzaju jakby prośbą do przyszłego prezydenta czy burmistrza. I wracając właśnie teraz do tego, jak w takim razie planować rozwój miast w sensie równoważenia inwestycji twardych właśnie w infrastrukturę, czy to taką komunikacyjną, czy kulturalną, z wydatkami na rzeczy miękkie, na wspieranie właśnie aktywności, nie wiem, kulturalnej w przestrzeni pozainstytucjonalnej. To jest na przykład dzisiaj wielkie pytanie, na które też nie mamy specjalnej odpowiedzi, ale wiem, że właśnie takim eksperymentem i próbą poszukiwania jest chociażby to, co Wrocław robi przy okazji Europejskiej Stolicy Kultury, który bardzo ze swoimi władzami uczy się, i to czasami w bolesny sposób, tej zmieniającej wrażliwości. Prezydent Dutkiewicz bardzo po ostatnich wyborach samorządowych jakby zmienił sposób komunikowania się ze swoimi mieszkańcami, właśnie próbując dociec, co robił źle, budując właśnie głównie mury wcześniej, prawda? I teraz jakby szybko stara się nadrobić ten czas. Także jesteśmy, już podsumowując, w bardzo takim momencie bardzo ciekawym, gdzie ja obawiam się, że, znaczy, przy dużej słuszności obserwacji profesora Kozaka, ale to, co mówi profesor Gorzelak, jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy mogli tak zdecydowane sądy stawiać. Znaczy nie ma jeszcze tych danych, które umożliwiłyby tak stanowczo pod stwierdzenie, że bezużyteczności tych inwestycji, ale ryzyko niewątpliwie przestrzelenia jest. Zaraz poproszę naszych gości reprezentujących regiony i miasta, pana marszałka i pana prezydenta, żeby
zechcieli powiedzieć, jak oni sami oceniają własne wybrane strategie rozwojowe i także wpływ inwestycji infrastrukturalnych, także w infrastrukturę kulturalną, na no, stworzenie jakiegoś potencjału dla przyszłości zarówno regionu, jak i miasta. Czy macie też jakieś poczucie no nie tylko sukcesu, bo rozumiem, że tutaj mamy prawo się z wielu tych decyzji i inwestycji cieszyć, ale także jakichś rozczarowań, zawodów, to zaraz o to będę prosił, tylko dodam do tego, co mówił Edwin, że my robiąc tę rundę po miastach polskich przed wyborami samorządowymi, zadawaliśmy sobie także pytanie, jakie te miasta mają pomysł na siebie. I także, czy mają już jakąś wewnętrzną tożsamość, czy jakby traktują się jako pewna lokalna społeczność, która ma własne ambicje, cele, która ma jakiś solidny fundament taki demokratyczny. Powiem, że obraz był bardzo różny i no, nie powiedziałbym, jak to na tej szali się rozkłada, bo mamy historie różne takich miast jak Rzeszów, które niesłychanie wyrosło w ciągu tych ostatnich lat i wyraźnie jakby znalazło swoje miejsce w świecie. I także skądinąd wielce zasłużone i duże metropolie, które wydają się być kompletnie jakby pogubione. Mają środki unijne, wydają je, co napędza oczywiście jakoś lokalną gospodarkę tak długo, jak te środki są. Wielu z tych miast największym pracodawcą jest państwo, sfera budżetowa, uczelnie, instytucje kultury. I stopień zależności od pieniędzy państwowych jest, no bywa porażający. Znaczy tam nie powstała, i takie mieliśmy często wrażenie, infrastruktura, która pozwoliłaby tym miastom przetrwać w przypadku jakichkolwiek zaburzeń, jeśli chodzi o przypływ pieniędzy z centrali. Proszę Państwa, my znaczy poprosiliśmy też, ja przepraszam, że trochę tak narzucam, czy proponuję taki ton rozmowy, ale znaleźliśmy się w takim miejscu również, jeśli chodzi o naszą historię obecności w Unii, że skończyła się ta jedna siedmiolatka, mamy przed sobą następną. Okres wyborczy także nie sprzyja jakby porządnej retrospektywie, ocenie tego, co się stało, a także wyciągnięcie jakichś bardzo poważnych wniosków na przyszłość. Pani minister, wicepremier Bieńkowska, która pilotowała inwestycje unijne przez lata, już z nami nie jest. Nawet nie złożyła jakby porządnego sprawozdania, o co mieliśmy pretensje. I no, mamy takie wrażenie, że jest to najlepszy moment teraz na refleksję, żebyśmy sobie powiedzieli, co wynika z tego doświadczenia i porozmawiali tak jak dorośli ludzie, którymi jesteśmy, czy aby na pewno idziemy w dobrą stronę, czy nie popełniliśmy takiego błędu zachłyśnięcia się nowymi możliwościami, upiększania, zrobienia czegoś bardzo spektakularnego, co zawsze zwłaszcza chcą robić samorządowcy, którzy podlegają cyklicznym wyborom. Czy wykorzystujemy właściwie te środki na to, żeby zapewnić nami i naszym dzieciom jakieś szanse no, godnego życia w naszych miastach i regionach? No dobrze, to teraz już tak może bez szczegółowych pytań, może zaczniemy od pana marszałka, ponieważ to dzisiaj na marszałkach, urzędach marszałkowskich ciąży, no, tak powiem, główna odpowiedzialność za budowę tych lokalnych strategii rozwojowych. Jakie pan ma po tych latach, panie marszałku, doświadczenia i co będziecie robić w ciągu tych następnych paru lat? Jakie wnioski? Oczywiście kilka tez, które wygłosił pan redaktor Baczyński na okoliczność czy na użytek tej dzisiejszej debaty, dzisiejszej rozmowy, ma charakter w moim mniemaniu nieco prowokacyjny. To jest jakby oczywiste, bo w wielu środowiskach zadając tego typu pytanie albo sugerując wprost za dużo betonu, no nie po to, nie bez kozery przecież pan przytoczył tutaj wywiad
z jednym z profesorów w tej sprawie, ale ja chcę przypomnieć, że odbiór nie tylko władz lokalnych, na wszystkich szczeblach, władz samorządowych, ale też i społeczności był też taki, że Polska lokalna, Polska regionalna była okropnie zaniedbana. I to zaniedbana, nie tylko bardzo zróżnicowana, co tu dużo kryć, wystarczy spojrzeć na centra większych miast. Myślę, że bardzo też to było odczuwalne choćby w tym mieście, w którym się w tej chwili znajdujemy. Ale w szczególności ogromnie zróżnicowana pod względem rozwojowym. To wcale nie znaczy, że przez te ostatnie 7 lat my zniwelowaliśmy te różnice. Ale oczekiwania społeczne w zakresie choćby poprawy infrastruktury i to różnego typu, choćby transportowej, także kulturalnej, były przecież olbrzymie. I dziś ja nie odważyłbym się wprost skrytykować tych wielu inwestycji, które być może za jakiś czas okaże się, jeszcze nie dzisiaj, ale za jakiś czas się okaże, że one nie do końca były trafione, że one były przesadzone, zbyt duże jak na miasta, choćby takie, jakie pan jeden z moich przedmówców wymienił. My to na poziomie regionu też obserwujemy podobne zjawiska, nie tylko w odniesieniu do zadań realizowanych w kulturze. Przecież każde środowisko lokalne, środowisko niemalże wiejskie uważało, że z programu operacyjnego rozwoju obszarów wiejskich trzeba wybudować w każdej wsi świetlicę. Tylko dzisiaj powstaje problem, jak utrzymać te świetlice w małych środowiskach wiejskich. Czy one rzeczywiście są istotnymi centrami integracji lokalnej wspólnoty. Gdyby tak się miało stać, to oczywiście za cenę niemałych wydatków na utrzymanie świetlic, to ja bym gorąco poparł takie działania. Ale w wielu przypadkach tak nie jest. Świetlice są najzwyczajniej puste, tak jak niestety to też muszę stwierdzić, szereg orlików wybudowanych w ostatnich latach też jest słabo wykorzystanych. Nie powiem, że są puste, ale po godzinie 16, kiedy kończy się praca w szkole, zajęcia z lekcji szkolnych, po prostu one nie są do końca wykorzystane. Czyli zabrakło jakby tego kolejnego komponentu aktywizującego lokalne społeczności, zachęcające do korzystania z tego typu obiektów. W województwie pomorskim, w moim przekonaniu, nie było jakiegoś szaleństwa inwestycyjnego w kulturze. Chociaż oczywiście z boku patrząc, można było powiedzieć, no zbudowany został teatr szekspirowski w Gdańsku, rozbudowany został teatr muzyczny w Gdyni. Tylko ja przypomnę, że jeśli teatr muzyczny przyjmował wcześniej widownię, która pękała w szwach w ilości 600 widzów, a przypomnę, że pękała w szwach, bo prawie 100% widownia była oburzona w całym sezonie artystycznym, no to rzeczywiście poprawienie w Gdyni, w 250-tysięcznym mieście tej infrastruktury miało swój sens. Ale powstało też szereg muzeów, które szukają, zwłaszcza muzeów narracyjnych, które szukają swojej roli. W Gdańsku to jest Europejskie Centrum Solidarności, które też wzbudza kontrowersje. Tego nie unikniemy, czy nie unikamy dzisiaj też dyskusji na temat określenia roli Europejskiego Centrum Solidarności. Ale wydaje się, że niemalże z każdym kwartałem widzimy coraz większy przepływ ludzi, że odpowiednie aktywności, które są wprowadzane do takich obiektów, powodują napływ ludzi, którzy chcą uczestniczyć w tych formach, w różnych formach aktywności, czy to dotyczy właśnie teatrów, czy właśnie choćby muzeów albo takich ośrodków, jakim jest na przykład Europejskie Centrum Solidarności. Pan redaktor Baczyński postawił również tezę, czy tego typu instytucje oferują, czy dają ofertę, przedstawiają ofertę
dość jakby elitarną, skierowaną do bardzo wąskiej grupy. Czy warto, jak rozumiem, domniemuję w tej tezie, kolejne pytanie, czy warto ułożyć znaczące środki finansowe, które są dedykowane w istocie dla wąskiej grupy? Ja mam taki przykład z życia wzięty. Otóż my mamy też miasto podobnego typu jak Elbląg, które utraciło status miasta wojewódzkiego. To jest Słupsk. W Słupsku pojawili się jacyś inwestorzy z bardzo różnych branż. Zaczęli inwestować na przykład w przemysł samochodowy. Są produkowane autobusy. Menadżerowie tej instytucji mówią wprost, po jakimś czasie, tutaj w tym mieście się nic nie dzieje. To nie jest miasto, w którym my chcemy mieszkać. My wolimy dojeżdżać z Trójmiasta. W Trójmieście wszelkie badania, między innymi tych profesorów, których wymieniacie panowie, które dotyczyły jakości życia, to jakość życia jest w Trójmieście oceniana niezwykle, niezwykle wysoko. Ja chcę postawić taką tezę, nie tylko dlatego, że lokalizacja Trójmiasta jest w bezpośrednim sąsiedztwie wody, plaż dla przykładu, atrakcyjnych plaż, ale ze względu na bardzo atrakcyjną ofertę kulturalną. Że kultura może być takim czynnikiem, który przyciąga, który podnosi atrakcyjność miasta, który nie będzie być może bezpośredniego przełożenia na konkretną gotówkę, na konkretne pieniądze, ale przyciąga ludzi, którzy chcą mieszkać w takim miejscu, bo każdy chce mieszkać w miejscu pięknym, w którym też jeszcze coś się dzieje. Mamy wielu takich inwestorów, zwłaszcza z sektora BPO, czyli tego sektora usług serwisowych, dla których oferta kulturalna jest niezwykle istotna. Że to jest jeden z atutów podnoszonych w trakcie negocjacji lokalizacji konkretnego inwestora. My mamy oczywiście poważną lekcję jeszcze do wykonania. Dlatego ja bym się nie ośmielił dzisiaj wprost krytykować inwestycji, jak to pan określił, w beton, który ma służyć kulturze. Otóż ta lekcja, która jest do wykonania, to jest w jaki sposób przyciągnąć mieszkańców, potencjalnych widzów, uczestników animacji, wydarzeń kulturalnych z mniejszych miejscowości. W jaki sposób to ogromne zróżnicowanie, o którym mówiłem na początku, zdecydowanie zmniejszyć. Czyli w jaki sposób przyciągnąć, mówiąc jakby interesami mojego choćby województwa, mieszkańców Chojnic, Człuchowa, wielu innych małych powiatów. W jaki sposób tam wprowadzić pewne elementy wysokiej kultury? W jaki sposób kształcić dla wysokiej kultury? Oczywiście pewno pani minister, z którą ostatnio odbyliśmy też ważną dyskusję w Warszawie, będzie mówić, czy może powiedzieć o szeregu programach, które służą takiemu celowi, ale to jest wyzwanie. I być może ten drugi okres programowania, kolejna siedmiolatka, powinniśmy się skupić na mniejszych zadaniach, które będą również poprawiać infrastrukturę w kulturze. Ale chyba ważniejszym zadaniem jest, w jaki sposób zwiększyć uczestnictwo w kulturze na różnych szczeblach, żeby ona nie była dedykowana tylko mieszkańcom wielkich miast, ale również zdecydowanie mniejszych środowisk. Więc myślę, że te wyzwania stoją przed nami i dopiero za jakiś czas będziemy mogli ocenić, na ile te wydatki, które poczyniliśmy w ostatnim czasie, które są olbrzymim wysiłkiem państwa, samorządów, lokalnych wspólnot, przynoszą rzeczywiste rezultaty. Dziękuję bardzo, panie marszałku. No i teraz ten sam zespół pytań i wątpliwości do pana prezydenta Bydgoszczy, ale zanim pan prezydent włączy mikrofon, to ja chcę powiedzieć, że w tych naszych rankingach, które robiliśmy w ubiegłym roku, no Bydgoszcz znajduje się po tej jasnej stronie. Czy to jest rzeczywiście miasto, z którego, jak powiem, wróciliśmy z przekonaniem, że władze samorządowe są i aktywne, i kompetentne, że miasto bardzo awansuje w tych wszystkich naszych wewnętrznych tabelach. Oczywiście mieliśmy pretensje do Bydgoszczy, a właściwie pół pretensji do Bydgoszczy, o niekończący się i paraliżujący region konflikt z Toruniem. To
bezsensowny, prestiżowy, polegający czy prowadzący też do dublowania pewnych przedsięwzięć. To samo zresztą dotyczy też oczywiście Pomorskiego, bo przecież klasyczny przykład budowy lotniska w Gdyni. Wczoraj o tym było. Ta, rozmawialiście. No więc właśnie, no to jest właśnie to, o czym też mówimy, że czasem, tak, czasem jakby potrzeba prestiżu lokalnych władz, zwłaszcza te, które są już mocno zasiedziałe, gdzie potworzyły się takie jakby lokalne księstwa, no prowadzi do działań kompletnie nieracjonalnych i wydawania pieniędzy, których już jakby ponownie nie będziemy mieli. Coś, co już poszło, zostało wydane, to poszło i zostało wydane. Dobrze, teraz rozlicza się pan prezydent Bydgoszczy. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Jak już temat ten został wywołany, ale nie chciałbym, aby on zdominował wypowiedź, czyli tych relacji z Toruniem, to powiem tylko tyle, że między innymi ta trudna sfera współpracy miała i pozytywny, i negatywny oddźwięk w sferze kultury. Mianowicie, ja prezydentem jestem od 4 lat, ale i troszeczkę jeszcze, ale zanim nim zostałem, spadł wspólny pomysł, aby obydwa miasta ubiegały się właśnie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. I coś zaszło złego, jeszcze tak jak wspomnę, zanim objąłem swoją funkcję, gdy ten wspólny projekt upadł i każde miasto zaczęło starać się o ten tytuł oddzielnie. No i jak należało to przewidzieć, można było to łatwo przewidzieć, i jedno i drugie miasto w tym momencie nie miało praktycznie żadnych szans. To jest ta zła strona tej współpracy i tej decyzji, ale ta dobra, szczególnie w sferze kultury, objawiła się tym, że środowiska tworzące kulturę w mieście niesamowicie się zdeterminowały w tym szybkim procesie składania aplikacji oddzielnie jako miasto, do tego stopnia, że nawet powiem, nastąpiło takie pospolite ruszenie od instytucji, przez wszystkich niezależnych twórców, przez wszystkie środowiska, kilkaset wręcz osób. W ciągu bardzo krótkiego okresu odbyło wiele spotkań, wiele debat, wiele wniosków po to, aby tę aplikację przygotować, aby się wykazać, że na ten tytuł zasługujemy. No ale jak można było przewidzieć, jednak to będzie i za mało czasu, i za mało jednak potencjału, aby o ten tytuł skutecznie się ubiegać. Ale i tutaj nastąpił koniec 2010 roku, wybory, w których objąłem funkcję prezydenta. W sytuacji, kiedy w sferze kultury wyczuwałem to i w trakcie przed wyborami i zaraz wkrótce po, w środowisku były olbrzymie napięcia. Udało mi się zdiagnozować, że te napięcia tak naprawdę polegały na tym, że jednoosobowo albo może kilka osób w ratuszu decydowało tak naprawdę o tym, kto jest po tej ciemnej stronie mocy, a kto po tej jasnej w sferze finansów. Bo wiemy, że kultura bez finansów i z tych samorządowych, państwowych, rzadko kiedy daje sobie sama radę, aczkolwiek cieszę się, że już są tacy, którzy właśnie w obszarze kultury potrafią bez wyciągania pomocnej dłoni do samorządów i rządu funkcjonować. I myślę, że tych przykładów będzie z roku na rok coraz więcej, bo każdy też dostrzega coraz bardziej, że jest w sferze kultury olbrzymi potencjał. I jednym z moich pierwszych działań, skoro do inwestycji może się odwołam króciutko, nie mamy problemu, czy nie mieliśmy tego problemu z nietrafionymi inwestycjami, bo ich było relatywnie mało, więc główne decyzje dotyczące środków unijnych już tak naprawdę do końca 2010 roku zapadły, więc już tu nie było tak naprawdę obszaru do jakiejś wielkiej aktywności, ale na pewno była wielka szansa i potrzeba zapanowania nad tymi i złymi nastrojami z jednej strony, ale z drugiej strony wykorzystania wielkiego potencjału, który się ujawnił. I stąd między innymi do wyboru wszedłem z hasłem: niech ludzie kultury tworzą kulturę. Czyli tak naprawdę wyciągnięcie dłoni do świata kultury po to, aby to oni mieli podstawowy wpływ na to, jak ułożyć i relacje, instytucje, mniej może nieco, bo tutaj przecież ustawa i samodzielność dyrektorów jest bardzo duża i bardzo dobrze, ale w tym pozostałym obszarze, czyli tym bezpośrednio podległym pod miasto, utworzyła się Obywatelska Rada Kultury, która jako strona obywatelska długo debatowała,
szukając pewnych kompromisów. Cieszę się, bo to były bardzo trudne często dyskusje i zwaśnione strony w niektórych środowiskach, a dało się to zauważyć, siadały razem, rozmawiały, szukając jak najlepszych pomysłów. Skończyło się to przygotowaniem przez tą stronę obywatelską przy finansowaniu, bo ten proces był przeze mnie finansowany, czy przez miasto, także pod kątem wsparcia eksperckiego. Została przedłożona Pakt dla Kultury, na sesji przyjęty, zaprezentowany jako strona obywatelska, odbyła się dyskusja i przyjęcie tego jako pewnego kierunku działań. I jednym z tych moich wniosków dotyczących tych wpływów właśnie na dystrybucję środków było też wypracowanie modelu wspierania samorządowymi środkami finansowymi kultury. Ja bardzo przepraszam, że dużo mówię o pieniądzach, bo ja jestem ekonomistą. I tak między tym, jak byłem nawigatorem morskim przez kilka lat, a zostałem doradcą podatkowym, skończyłem też ekonomię, stąd ja może, tak jak każdy samorządowiec, to spogląda na pana prezydenta, niektórzy oczekują, że musimy się na wszystkim znać. To oczywiście jest niemożliwe, bo no, dziedzin zarządzanych przez samorząd jest wiele. Każdy z nas z jakimś bagażem doświadczeń przyszedł do samorządu, ale tak naprawdę odpowiada za wszystko i zarządzać trzeba wszystkim, więc ja akurat jestem finansistą, więc staram się na każdy problem, który jest w mieście, spojrzeć przez pryzmat finansów, ale wiedząc jeszcze o tych napięciach, właśnie z Obywatelską Radą Kultury wypracowaliśmy modele wspierania kultury przez środki samorządowe i co do obszarów, i co do sposobów, i także co do trybu, i to, powiem szczerze, przyniosło bardzo dobry efekt pod kątem tak naprawdę zjednoczenia środowiska, pod kątem tego, że to była pełna przejrzystość i transparentność. Zostały stworzone reguły konkursowe przede wszystkim jako główne, czyli tak naprawdę ten model decydowania jednoosobowego zupełnie został złamany. Powołuje komisje konkursowe co do składu, których, bo wiemy, że to też jest często istotne, nie ma zastrzeżeń, jest wzajemny szacunek środowiska co do werdyktu. Oczywiście są ci, którzy są bardziej zadowoleni, mniej, ale nie docierają do mnie żadne sygnały kwestionujące tego typu działania. I stąd właśnie, tak jest. W Poznaniu jest tak, że jak jedna osoba mówi, to druga nie może przerwać, co jest urocze. Ale ja mam jedno pytanie takie. Nasze wątpliwości nie dotyczą zasadności inwestycji w kulturę i różnych celów i także procedur, bo co do tego akurat zresztą zwłaszcza Bydgoszcz jest, może być przykładem, tylko pytanie jest o rozwój. Znaczy, na ile te inwestycje w pańskim przekonaniu służą perspektywie miasta, no również po roku 2020, kiedy skończą się środki unijne, czyli gdzieś mniej więcej podczas drugiej kadencji prezydenta Dudy. Ja tak jak na wstępie powiedziałem, było tych inwestycji bardzo mało, bo tak naprawdę niewiele, więc w Bydgoszczy nie ma problemu, tak powiem, wypełnienia treścią tych nowych inwestycji, bo ich nie było. Więc dlatego skupiłem się, bo już nie byłem w stanie wygenerować w tak krótkim czasie, szczególnie gdy budżet miasta wyglądał bardzo źle, dużych projektów inwestycyjnych, czy nawet średnich w obszarze kultury. Czynimy to teraz i chcemy w tej perspektywie nadrobić te zaległości. Stąd skupiłem się na zarządzaniu tym obszarem i wypełnieniu to, co zarzuca się w niektórych miejscach, wypełnieniu treścią, jak najlepszą treścią, jak najpełniejszy sposób tego, co już mamy. Ale właśnie, inwestycje. Często samorządowcy są pod wielką presją. Tak właśnie i chęcią, presją wywieraną przez różne środowiska, czy przez opozycję, czy przez media, i które ulegają pewnej gigantomanii i ta presja na pewno na samorządowców jest wywierana po to, aby coś wielkiego w mieście powstało. Przy czym to są często tylko hasła, za nimi nie ma wielkiej treści. Ci, którzy popełnią ten błąd, to oczywiście mają kłopot, może czasowy, tylko tak jak wspomniał pan marszałek. Ale właśnie, ja podejmując każdą decyzję inwestycyjną, spoglądam, ile to kosztuje i jak to ma później funkcjonować, tak? Kto będzie za to odpowiadać? I dzisiaj wiem, że ważniejsze są osoby, które wypełnią treścią niż te, które zbudują te mury, bo to jest dużo trudniejsze i to jest wartość dodana, która tak naprawdę ma olbrzymie znaczenie. To ludzie tworzą tą dodatkową wartość i w Bydgoszczy mamy kilka instytucji miejskich, tych podstawowych,
Mamy jednocześnie dwie bardzo ważne instytucje marszałkowskie kultury, to jest Filharmonia Pomorska i to jest Opera Nowa. Także tak spoglądając na miasto, te najpilniejsze potrzeby są, ale oczywiście dostrzegamy potrzebę chociażby kolejnej sceny i tutaj wielki wstyd dla miasta, że mamy tylko jedną scenę teatralną, bardzo dobrze oceniano, ale tylko jedną, w związku z tym mieszkańcy nie mają wyboru i jest to potrzeba tak jasna i czytelna, że nie ma żadnej też dyskusji, wątpliwości co do i wśród mieszkańców, co do decyzji o tym, że ta druga scena powinna w tym czasie powstać. I co do murów. Często samorządowcy też biegnąc do nowych murów zapominają o tych, które są. I ja akurat mam ten problem w mieście, że instytucje kultury są w budynkach, które mają 30-40 lat i niekiedy więcej i wymagają faktycznie pilnej interwencji już takiej właśnie w mury. I to jest dla mnie ważniejsze, aby to, co mamy, o to zadbać, zrewitalizować, niż zaniedbać zupełnie, a budować kolejne. Także ważniejsza jest ta treść niż te mury i to bezwzględnie pod tym kątem uważam, że jest to podejście, które jeżeli o czymś decydujemy na początku, to trzeba równolegle to rozważać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, dziękuję. Proszę Państwa, teraz tę część naszej dyskusji, bo jeszcze będzie czas dla Państwa, jakby zamknie, podsumuje, przerwie czy przetnie pani minister Omilianowska, ale zanim to ja też pozwolę sobie na króciutki wstęp. Otóż te moje oczywiście dość powiedzmy prowokacyjne, choć to nie jest, ja naprawdę to co mówiłem, to mówiłem dlatego, że tego się lękam. I że mamy podstawy do niepokoju. To nie jest czysta prowokacja dla zabawy seminaryjnej, ale powiem tak, że jeśli chodzi o Ministerstwo Kultury, to akurat pretensji my specjalnie nie mamy, bo rzeczywiście ta infrastruktura kulturalna była dramatycznie zaniedbana przez całe lata, a też jakby doświadczenie nas uczy, że struktura naszego państwa, że zacytuję jedną z rozmów chyba w restauracji słynnej, ma taki charakter silosowy, czy że resort ma dbać jakby głównie przede wszystkim o tę przestrzeń, która jemu podlega i muszę powiedzieć zarówno pani poprzednik, pan Zdrojewski, jak i to co pani robi, kontynuuje i finalizuje, no mają epokowe zasługi i myślę, że na tych 100 obiektach mogą być tabliczki ku czci Ministerstwa Kultury. Ale moje pytanie jest takie, znaczy chciałbym poprosić panią minister, już jako też profesora, o to, żeby pani spróbowała przeprowadzić dowód, że te inwestycje, zwłaszcza w kulturę, ogólnie w infrastrukturę, ale tu głównie mówimy o infrastrukturze kulturalnej, że one służą rozwojowi. No już. Szanowni Państwo, pozwolą Państwo, że zanim wypowiem się, to poprzeproszę Państwa za jeden aspekt mojej wypowiedzi, który nastąpi. Zapewne większość z Was przyzwyczajona jest do pewnej stonowanej formy wypowiedzi osób na urzędniczych wysokich szczeblach, ale proszę, żebyście Państwo przez chwilę zapomnieli, że jestem ministrem kultury, bo jestem nim tylko od roku, a pozwolili mi na wypowiedź, która być może bardziej będzie pasowała do sali seminaryjnej, polemiki akademickiej, do jakiej przywykłam przez 30 lat swojej pracy zawodowej, bo ten rodzaj wypowiedzi jest mi po prostu bliższy, więc z góry przepraszam, że być może nie będzie to standard, jakiego oczekuje się od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jeżeli chodzi o panowanie głosu. Ale powiem od razu tak, teza ekonomistów to jest bzdura, dlatego że świadczy o tym, że całkowicie nie rozumieją zasadniczej kwestii, czemu służy kultura w społeczeństwie. Jeżeli ktoś próbuje zanalizować skutki inwestycji w budynki kulturalne w roku, w którym jeszcze nie skończyliśmy wszystkich tych inwestycji, to znaczy, że nie rozumie podstawowej istoty uczestnictwa obywatela w kulturze, która przekłada się na rozwój, o którym tak dużo dzisiaj miało być i ma, nie w kategorii kilku miesięcy od otwarcia, tylko w kategorii lat wielu. Jeżeli obserwujemy rozwinięte gospodarki i zobaczymy, w którym momencie one wykonały skok, który się wiązał z innym podejściem do kultury i jak długofalowe były tego skutki, ale jak długo na nie trzeba było czekać, to zdamy sobie sprawę, że my jesteśmy dopiero na pierwszym etapie.
Nie ma rozwoju bez kreatywności społeczeństwa, a ta kreatywność, myślenie twórcze, wrażliwość, wszystko co wiąże się z byciem dobrym inżynierem, ekonomistą, naukowcem, innowatorem, biznesmenem, wynika z uruchomienia w mózgu innych połączeń. I te połączenia wypracowuje się w toku kontaktu z kulturą. Na różnych szczeblach i różnego rodzaju. Jedni to robią przez słuchanie muzyki, drudzy to przez czytanie książek. Jedni mają wrażliwość na film, drudzy na teatr. Ale to tam rodzi się człowiek kreatywny. Jeżeli my nie zainwestujemy w skorupy, które należy napełnić treścią, to oczywiste, że trzeba to zrobić, to nigdy nie wychowamy tego pokolenia. Jeżeli ekonomista przychodzi i próbuje podsumować 6 lat inwestycji opowiadaniem czegoś o betonie, w sytuacji, kiedy myśmy w ogóle nie zaczęli jeszcze startować na serio tych programów, które mają się tam znaleźć, to ocenianie skutków i rezultatów tej inwestycji jest poranionym pomysłem. Ja jestem przekonana o tym, że Korea jest tego świetnym przykładem, Szwecja jest tego świetnym przykładem, że myślenie o kulturze musi być myśleniem spójnym, prowadzącym człowieka od przedszkola, od słuchania muzyki w niemowlęctwie, od edukacji kulturowej w szkole i w programie edukacyjnym szkolnym, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i korzystania z oferty kulturalnej, edukacyjnej na wszystkich szczeblach, tak żeby dorosły człowiek miał wypracowane nawyki i nie bał się sięgania po kulturę. My jesteśmy krajem, w którym zaniedbano inwestycje w kulturę w okresie komuny i pierwszego dziesięciolecia w sposób dramatyczny. Ja nie chcę w tej chwili formułować zarzutów pod niczyim adresem, bo nie jest moją intencją przekonywanie, że w latach 90. można było budować muzea, żeśmy nie robili, bo mieliśmy fajniejsze pomysły. Nie, nie było na to pieniędzy po prostu. Każde społeczeństwo ma swoją hierarchię wartości i kultura zawsze jest widziana gdzieś dalej. Ale w momencie, kiedy pojawiły się środki europejskie, to myśmy stanęli przed szansą niepowtarzalną, nie pójścia w przód z jakimiś nie wiadomo jakimi inwestycjami, nadrobienia tego, co zostało zaniedbane przez kilkadziesiąt lat. Zobaczcie Państwo na daty budowania instytucji kultury tak zwanych dawnych we wszystkich miastach. Poza falą tą powojenną, kiedy stawiano w SOC-u gmachy na potrzeby kultury, prawda, kilkanaście filharmonii, to między 60. a 98, 99 rokiem, kiedy pojawiły się pierwsze gwiazdki i jaskółki na niebie, to ja Państwu mogę pokazać, że na jedno pięciolecie powstawał jeden budynek teatralny, na jedno dziesięciolecie jedna filharmonia. Ja potrafię je wymienić, tylko to były rodzynki w zakalcu kompletnie braku miejsca do tworzenia kultury. Jak nie ma inwestycji i nie ma budynku, to nie ma, bo czym nie mają ci ludzie, którzy są kreatywni, gotowi są tworzyć tą kulturę, w co wejść i tworzyć tej przestrzeni. Przecież jeżeli chcemy wychowywać dzieci w rozumieniu i zrozumieniu dla muzyki, to musimy mieć set sal edukacyjnych, które będą tym młodym ludziom grali. Jeżeli Państwo pójdą do Filharmonii w Szczecinie, to Państwo zobaczą, że to jest budynek, który składa się nie tylko z tej wielkiej, pięknej, złotej kasety, wielkiej sali koncertowej i kameralnej, ale także pomieszczeń edukacyjnych, w których to się dzieje. Muzeum Historii Żydów Polskich ma kilkanaście sal przeznaczonych do pracy edukacyjnej z dzieciakami. To tam będziemy wychowywali i zaczęliśmy to już robić, młodych ludzi, którzy będą w następnych dziesięcioleciach konsumowali tą kulturę inaczej. Ale inwestycja w kulturę jest długofalowa. Ona nie może być liczona ani kadencją jednej partii przy władzy, ani kadencją jednego samorządu, ani jedną zmianą, że tak powiem, i obrotem środków unijnych sześciolatko. Bo myśmy dopiero co kończymy te inwestycje, więc ocenianie tego, jak one w tej chwili funkcjonują, jest głęboko przedwczesne. To nie jest szpital, który dzisiaj żeśmy zbudowali, a jutro wypełniamy i wyposażyli, a jutro będzie pełen pacjentów, bo ludzie są cały czas chorzy. To jest miejsce, w którym trzeba wystartować i trzeba mieć czas na ten start. A my próbujemy już podsumować, a jeszcze żeśmy nie wystartowali, bo na przykład Forum Muzyki we Wrocławiu jeszcze w ogóle nie jest otwarte, ale my już wiemy, że jest za dużo, tak? Pan redaktor bardzo słusznie wskazał na przykład wątpliwy, jakim jest dzisiejsze borykanie się Gorzowa Wielkopolskiego ze swoją filharmonią. A po pierwsze jest to dobry przykład na właśnie rywalizację miast, bo Gorzów zbudował filharmonię, bo chciał rywalizować z Zieloną Górą, bo to jest podobna sytuacja dipolowa, jak jest w Bydgoszczy i Toruniu. Ale po drugie,
to jest wyjątek na mapie tych inwestycji, ale po trzecie i najważniejsze, ja jestem przekonana, że za 10 lat nikomu do głowy nie przyjdzie mówić w Gorzowie, że to jest przestrzelona inwestycja. Bo to jest miasto o bardzo słabych tradycjach uczestniczenia w kulturze. To było miasto, które po wojnie zbudowano jako wielkie miasto przemysłowe. I moim zdaniem w Filharmonii Gorzowskiej trzeba po prostu dać czas na rozruch i dać czas na zaistnienie tych instytucji. Pan wymienił Muzeum Powstania Warszawskiego jako dobry przykład tego, że dzieje się dużo i zmieniła się świadomość. Muzeum Powstania Warszawskiego otwarto w 2004 roku. Ocenia pan instytucję istniejącą od 11 lat. Więc nie ferujmy takich samych wyroków w stosunku do Europejskiego Centrum Solidarności, które jeszcze nie świętowało pierwszej rocznicy otwarcia. My mówimy o pewnym nadrobieniu zaległości i zainwestowaniu w przyszłość, które jest pomyślane długofalowo, także dlatego, że następna tura pieniędzy unijnych wcale takich inwestycji już nie przewiduje. To był tak naprawdę jednorazowy zastrzyk pieniędzy. W tej chwili właśnie środki programowane są na małe inwestycje, ograniczone do 5 milionów euro na jedno. To właśnie są środki na modernizację już istniejącej substancji, na podnoszenie jej standardu. Ale mówienie o betonie w kontekście kultury nie jest na miejscu. Ja bym zdziwiłam się, że pan mówiąc o tej kulturze jakoś nic nie powiedział o tych stadionach bo, i akwaparkach, bo ja bym tutaj widziała raczej problem inwestycyjny bardzo poważny. Nie zgodzę się absolutnie, że mówimy o instytucjach dla elit, bo to nie jest prawda. Popatrzcie na statystyki, ile set tysięcy ludzi wchodzi do każdego muzeum w wielkim mieście w Polsce. Ile ludzi korzysta realnie z tej oferty. I ja wiem, do filharmonii na koncerty w Warszawie, akurat jest w starym budynku, ale elitarne przeżycie, to zobaczcie, ile set tysięcy dzieci rocznie, bo 300 tysięcy dzieci rocznie korzysta z lekcji muzycznych udzielanych przez filharmoników warszawskich. To są elity? No to jak definiujemy elitę? No? Ale ja mam poczucie, że my naprawdę stajemy w tej chwili przed ogromną szansą. Właśnie dzięki tym inwestycjom i dzięki wyzwoleniu potencjału w ludziach, myślenia o tym, że kultura jest dla nich, żeby perspektywicznie myśleć o rozwoju w następnych dziesięcioleciach. Ale kultura nie przekłada się na rozwój z wczoraj na dziś. Ona się wymaga naprawdę dłuższego czasu i obserwacji w dłuższej perspektywie. I to o tym trzeba sobie z tego zdawać sprawę wtedy, kiedy mówimy o takich zagadnieniach. To nie jest dziś mikroskop, jutro odkrycie. To jest zupełnie inne tempo wpływania na społeczeństwo, bo ono jest właśnie pośrednie. Może dlatego w planach krótkoterminowych kultura zawsze znajduje się na ostatnim miejscu. W Polsce jest na 19 miejscu gospodarki. Właśnie to jest to myślenie, że ona jest na końcu, bo innymi rzeczami można szybciej nadgonić. Pewnie tak, ale kulturą najpewniej, bo o to się przekłada naprawdę na zmiany strukturalne, społeczne. Oczywiście, że szalenie istotne jest to, żeby słuchać i z tezą moich poprzedników absolutnie się zgadzam, że trzeba słuchać tego, czego ludzie oczekują od instytucji kultury, żeby tworzyć programy, to co mówimy, co my nazywamy fachowo takim zwanym miękkim wydawaniem pieniędzy, żeby wydawać je z głową na te inicjatywy, które są generowane przez ludzi świadomych tego, czego chcą. Ja mam też głęboką świadomość tego i chyba działania, które podjęłam w ministerstwie w ostatnim roku są tego dowodem, że szalenie ważne jest znoszenie barier dostępu do kultury. Ja nie bez przyczyny przypiąłam sobie dzisiaj znaczek kultury dostępnej do swetra, ponieważ dlatego, że wyciągnęłam w tym roku jako priorytetowy projekt na sztandary Ministerstwa Kultury znoszenia barier i wspierania działań podejmowanych w różnych ośrodkach i w różnych instytucjach najrozmaitszych barier dostępu do kultury. To się wiąże zarówno z barierami finansowymi, jak i ograniczeniami na przykład związanymi z odległością małego do dużego miasta, a więc programem dotacyjnym, którego operatorem jest siedzący tutaj dyrektor Narodowego Centrum Kultury, pan dyrektor Dudek, który służy właśnie wspieraniu takich projektów, które dowożą z małego do dużego miasta do kultury. Wreszcie, tak naprawdę, najistotniejsze jest właśnie to, żebyśmy inaczej zaczęli myśleć o tym, czym jest kultura. Pan redaktor zechciał łaskawie użyć określenia, mianowicie o tym, że to jest elitarna rozrywka. Nie ma nic bardziej błędnego na opisaniu uczestnictwa w kulturze, jak użycie słowa elitarna i użycie słowa rozrywka. Bo ani to elitarna, ani rozrywka. Rozrywanie się przez uczestnictwo w kulturze to produkt uboczny uczestniczenia w kulturze.
a elitarność jest zaprzeczeniem sensu uczestniczenia w kulturze. To nie jest rozrywka, to jest uczestniczenie w podnoszeniu kreatywności siebie samego, tworzenia się byciem lepszym człowiekiem, podnoszenia z poziomu swojej wrażliwości, etyki, rozumienia, polemiki, umiejętności dyskusji i umiejętności analizowania krytycznie podanego tekstu, myślenia krytycznego. To są wszystkie te cechy, których na których nam niezwykle zależy, jeżeli chodzi o kształcenie nowoczesnego społeczeństwa, bo to one determinują rozwój, ale tylko przez uczestnictwo w kulturze jesteśmy w stanie to osiągnąć. I moim największym lękiem w projekcie Kultura Dostępna jest nie to, jak uda się znieść bariery dostępu finansowego, bo one w różny sposób można otwierać te szczeliny, przez które ten dostęp będzie możliwy. Nie jak ułatwić dostęp osób, które mają handicap, bo na to też są już narzędzia. To kwestia dobrego dofinansowania projektów dotyczących audiodeskrypcji, dostępu dla osób niepełnosprawnych, ale wiemy, jak to zrobić, to umiemy. To, czego nam naprawdę brakuje, to wiedzy, jak złamać w ludziach bariery mentalne. Właśnie to przekonanie, że to jest elitarna rozrywka. To przekonanie, które czyni, że wielu ludzi nie idzie do teatru, bo uważa, że to jest nie dla nich. Że nie idzie do filharmonii, bo nie wie, po co ma tam pójść. Noc muzeów pokazała, że niezwykłą dynamikę potrzeby społecznej pójścia do muzeum, bo idą wszyscy. Zdajcie sobie Państwo sprawę z tego, że ponad połowa uczestników Nocy Muzeów nigdy w życiu nie była w muzeum. Myśmy w tym roku zrobili Noc Teatrów i nam wyszły podobne wyniki. Część osób, która poszła na Noc Teatrów z 2.50, to byli ludzie, którzy pierwszy raz w życiu byli w teatrze. To pokazuje, że jest jeszcze ogromny potencjał w społeczeństwie potrzeb, które można zaspokoić kulturą, dzięki czemu można podnieść tych ludzi na inny poziom funkcjonowania społecznego, ale trzeba wykonać też pracę polegają na tym, żeby ich uświadomić, że oni naprawdę powinni się na to otworzyć. Dziękuję. Brawo. Marek Ostrowski, redaktor Polityki. Chciałem powiedzieć, że ta opozycja, którą mój naczelny, oczywiście rozumiecie Państwo, że chce się też i podlizać, prawda? Wprowadził, że pieniądze nie w obiekty, a w rozwój i pani minister tak gwałtownie zaprotestowała, ale ona mi się jednak wydaje, replika pani minister, zbyt łatwa, bo oczywiście wszystko to, co pani powiedziała, jest prawdą i bardzo piękną i że długo trzeba czekać na ziarno, z którego, z tego pierwszego posiewu, prawda, na nowe ziarno, ale przecież proporcje wydatków na, i znowu się posługuję tymi krytykowanymi terminami, na beton i na ludzi, to jest sprawa niemożliwa do odepchnięcia taką tezą, że wszystko długo wzrasta, bo dam przykład złośliwy z zupełnie innej niż kultura dziedziny, a mianowicie z więziennictwa. Mianowicie, że wiadomo na przykład, że w Polsce mamy skandalicznie mało kuratorów sądowych, skandalicznie mało kuratorów społecznych, to znaczy tych ludzi, którzy zajmują się w praktyce przestępcami po odbyciu kary na wolności, prawda? To znaczy, że oni troszczą się o tych ludzi po to, żeby ułatwić im życie, że oni z powrotem do więzienia nie wrócili, bo wskaźnik recydywy jest bardzo wysoki zwykle, prawda? Więc tak samo sobie wyobrażam, że zamiast budowania niesłychanie okazałej sali i potem braku pieniędzy na animatorów kultury, na ludzi, którzy się tymi dziećmi, o których pani minister tak ładnie mówiła, zajmują, ale im większa ich rzesza, tym więcej dzieci będzie uczestniczyć w takich zajęciach, więc te proporcje pomiędzy betonem a wynagradzaniem ludzi, one jednak warte są rozpatrzenia, nawet na tym etapie, na którym trudno jeszcze ocenić wyniki inwestycji w mury. Marku, to tak cię chcę uspokoić, że przypuszczamy, że nowa władza akurat będzie inwestować w więziennictwo. To spokojnie.
Ja to zwrócę uwagę, że Marek Ostrowski jest autorem niedawno wyszłej, niedawno wyszłej książki o Teatrze Sprawiedliwości. Może gdzieś to jeszcze jest do nabycia, to bardzo gorąco polecam. To jest fantastycznie, z pełnym wdziękiem i dynamizmem napisana książka o konflikcie między prawem i sprawiedliwością. No, tak, bo to naprawdę są dwa różne pojęcia. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny panie, oczywiście dotknął pan bardzo poważnej kwestii, a mianowicie w istocie rzeczy odpowiedzi na pytanie, jaki procent budżetu samorządowego przeznaczony jest na wydatki w zakresie kultury. Bo jeżeli chodzi o budżet ministra kultury, to ja mogę pana poinformować, że z 3 miliardów 100 milionów mniej więcej, które jest w dyspozycji ministra rocznie, na inwestycje, czyli w tym paragrafie, który idzie w mury, jest około 300 milionów. Wszystkie pozostałe z tych środków w taki czy inny sposób trafiają do instytucji edukacyjnych, szkolnictwo artystyczne wszystkich szczebli, instytucji narodowych, programów ministra, no utrzymanie archiwów, muzeów to też jest oczywiście ten aspekt czynności, ale on głównie idzie jednak, jakby pan to policzył w podrobności w ludzi. Natomiast oczywiście wypełnienie treścią każdej z tych inwestycji wymaga wypracowania poziomu inwestowania w funkcjonowanie instytucji adekwatną do tej inwestycji. Ja mam poczucie, że w zakresie inwestycji poczynionej ze środków ministra kultury czy w dyspozycji ministra kultury na instytucje narodowe, każda z instytucji, która powstała, jest lub od przyszłego roku, bo to jest najczęściej tak zwany dwuetapowy proces ustalania budżetu wynikający z tego, że w roku otwarcia nie da się dokładnie policzyć kosztów utrzymania, jest do utrzymania na poziomie przyzwoitym. Natomiast każdy samorząd musi taką decyzję podjąć w swojej nieskończonej mądrości kolektywnej, dzieląc przez na poziomie marszałkowskim, czy na poziomie starostwa, czy miasta, budżet z określonym działem na kulturę. I oczywiście zgadzam się z tym, że z tym bywa różnie. Mam niezłą orientację w tym, jak wyglądają proporcje wydatków na kulturę w stosunku do na przykład liczby mieszkańców i różnice są drastyczne. Mamy miasta ze 150-tysięczną liczbą ludności, na które wydaje się na kulturę 25 milionów z budżetu miejskiego i miasta 250-tysięczne, gdzie się wydaje 15 milionów rocznie. Także ta statystyka bywa różna. Co więcej, mamy bardzo nierówną mapę w Polsce, jeżeli chodzi o aktywność NGO-sowską. Ja po tegorocznej rundzie programów ministra poprosiłam o taką weryfikację aktywności właśnie w podziale na województwa. I w Polsce mamy dwa województwa, które wykazały się aktywnością przy pozyskiwaniu środków ministra i w ogóle jakby chęcią ich pozyskania na poziomie 2-3% aktywności innych pozostałych województw. I zaręczam Państwu, że nie jest to wcale ściana wschodnia, żeby była jasność. To na pewno nie jest ściana wschodnia. No nie będę mówiła głośno, bo nie chcę po prostu nikogo piętnować, ale naprawdę rozpiętość jest przeolbrzymia. W poszczególnych programach ministra mieliśmy takie sytuacje, że jedno województwo składało 380 wniosków, a drugie dwa. Więc Tu są ogromne rzeczy na pewno do nadrobienia i ogromne zaległości i takiego aktywnego myślenia samorządów o tym, że w kulturę warto. Ale no ja jako minister kultury no mam tak zwane narzędzia perswazyjne wyłącznie w tym zakresie. W związku z tym wiara moja polega raczej na długofalowym postrzeganiu właśnie zmieniającej się rzeczywistości, która się będzie zmieniała nierównomiernie. Będą miasta i regiony, które na tym, że zainwestowały w kulturę, zaczną dobrze wychodzić i obszary, w które będą widziały, że się na braku tej inwestycji nie wychodzi dobrze i zmienią swój sposób myślenia. Ale to znowu są procesy, a nie rzeczy, które się zdarzają z wczoraj na dzisiaj. Tak, bardzo, bardzo proszę. Te instrumenty perswazyjne w wykonaniu pani minister są imponujące. Ja się bardzo cieszę, że są ministrowie, którzy z taką pasją, z takim wewnętrznym przekonaniem mówią o sprawach, za które są odpowiedzialni. Rada jestem, że możemy takiego przemówienia, takiej informacji tutaj wysłuchać, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją pewnych poczynań z inicjatywy naszej Biblioteki Elbląskiej, pana redaktora Baczyńskiego i polityki, właśnie w tej serii spotkań
letnich ogrodów polityki. Taką formą pośrednią są jeszcze salony polityki, kiedy to przyjeżdżają bardzo interesujące osoby po to, żeby nas trochę oświecić, trochę dowartościować, trochę dać szansę właśnie wypowiedzenia się, tak jak w tej chwili mnie. Parę lat temu, dzięki właśnie tym spotkaniom, mieliśmy okazję gościć kolejnych ministrów kultury. Nie dzięki partiom politycznym, ale właśnie dzięki naszej bibliotece. Także myślę, że tutaj zasługi są wcale nie związane z budowaniem tylko prestiżu osobistego dyrektora Nowińskiego. Muszę mu schlebiać, żeby podtrzymywać gotowość jego działań. Otóż parę lat temu minister Zdrojewski mówił o tym, w jaki sposób zawiaduje środkami unijnymi z pozycji ministerstwa, wtedy kiedy zgłaszane są przeróżne inicjatywy, miękkie czy jeszcze jakoś inaczej nazywane. I mówił o takim przykładzie, który był podobno bardzo lobowany, o turnieju brydżowym w Górach Sowich czy gdzieś tam. No oczywiście było to przytoczony przykład po to, by pokazać... Żeby pokazać absurdalność niektórych sytuacji, ale też mówił tego samego dnia o tym, że jego największym problemem nie jest to, żeby ucinać czyjeś inicjatywy dotyczące inwestycji, tylko to, jak tę inwestycję będzie się utrzymywać i czym zapisze się w danym środowisku. I to był pierwszy taki duży program, zaprezentowany właśnie przez pana ministra Zdrojewskiego, a w ubiegłym roku na ogrodach była gościem wiceminister kultury, naprawdę przepraszam, że tak jest, i przedstawiła działania ministerstwa też w tej samej sferze, kiedy to okazało się, że większość środków została zainwestowana w placówki związane z muzyką. Tak. Mnie to bardzo przekonywało. To był rok chopinowski, to były różne inne inicjatywy z kultywowaniem w świecie, nie tylko w Europie, naszej muzyki, i to się bardzo logicznym okazało. I myślę, że w dalszym ciągu jest to coś, co się bardzo broni. A więc chciałam pokazać, że nasza inicjatywa tutaj lokalna ma trochę taki szerszy odtych. Ale to, o czym państwo dzisiaj mówili, bo uważam, że wprowadzenie pana redaktora Baczyńskiego było taką jawną prowokacją pod adresem pani minister, co mi się zresztą bardzo podoba, dotyczy tego, kto się zachłysnął środkami unijnymi, kto spowodował, że są takie sytuacje jak Gorzów, ja dorzuciłabym jeszcze Białystok. I tutaj sobie pozwolę powiedzieć, na pewno nie my, na pewno nie takie ośrodki jak Elbląg. Państwo bowiem stawiają problem, który wczoraj w czasie dyskusji samorządowców, świetnej zresztą, o jakości życia, wypomniał, że my żyjemy w warunkach, w których działania samorządowców z najlepszymi intencjami zaczynają się rozmijać z oczekiwaniami mieszkańców. Wydaje mi się, że to stwierdzenie jest najważniejszym z naszych dociekań tutaj formułowanych. Oczywiście ja mówię trochę za długo, przepraszam, ale idzie mi też o to o czym pani minister mówiła, jak spowodować, by te wszystkie inwestycje funkcjonowały znacznie szerzej. Ale jak proszę państwa, ja próbuję, i jest kilkoro osób z Elbląga też, dojeżdżać do Gdańska, do Gdyni. Czy państwo wiedzą, jaki to jest wysiłek organizacyjny? Bardzo duży. A jak mnie zirytowało to, że w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim balkony nie dają... Nic nie widać. Nie słychać, nie widać. Dlaczego? Dziękuję. O, przepraszam.
Tak, tak. Ja też coraz częściej mam wrażenie, że gorzej słyszę i gorzej widzę. To jest tu. Proszę Państwa, jest sporo zgłoszeń. O, tam jeszcze profesor Szendak, pan Bartek. Tak, tak, będziemy. I za moment zamkniemy listę, bo tam czeka za drzwiami ciepły posiłek, będzie zimny. Więc proszę tak raczej o zadawanie pytań bądź krótkie wypowiedzi. Można pominąć to, co jest w zasadzie niepominalne, czyli adresy dziękczynne skierowane do Jacka Nowińskiego. To proszę tak i od razu do pytań. Ale nie, ja też chętnie wygłoszę i wygłoszę, bo później już będą okoliczności prywatne, bo rzeczywiście to tak jak działa ta biblioteka, no to jest fenomen, ewenement. My mamy radość przyjeżdżania tu od kilkunastu lat tych spotkań z Państwem. No to jest rzeczywiście dowód na to, jak dobrze pomyślana, inteligentnie prowadzona działalność w instytucji kultury, no, sprawia to, że nawet, tak powiem, na parkiecie wyrasta trawa. No, to jest jak dobrze posiane. To może pan Bartek, potem pan profesor Szlendak, potem pani, dobrze, potem pan. Proszę bardzo. Bartek Orlicki, dzień dobry. Do tej pory rozmawialiśmy o kulturze w kontekście betonu i raczej takiej administracyjnie rozumianej kultury, a to, co prowadzi Edwin Bendyk, ileś tam badań, oraz profesor Hausner, pokazuje, że od dłuższego czasu dostrzegalne jest zjawisko, że kultura jak gdyby wycieka poza te zinstytucjonalizowane miejsca, że wiele ciekawych zjawisk, o ile nawet nie ciekawszych niż te w instytucjach, dzieje się na ich obrzeżach, gdzieś w trzecim sektorze albo wręcz w nieformalnych różnych obiegach. Moje pytanie do Edwina i może do profesora Szlendaka jest po pierwsze o opisanie jak gdyby tej relacji między tą kulturą zinstytucjonalizowaną i z tą kulturą tą żywą, taką nową, tworzącą się spontanicznie, oddolnie i dopiero rozpoznawaną przez nas w różnych projektach badawczych. Jakie są relacje? A pytanie do pani minister, czy jest jakaś strategia, jakiś pomysł na to, żeby włączyć te różne obiegi kultury? Dziękuję. Pan profesor Szlendak, tylko proszę już nie odpowiadać na pytanie Bartka, bo to o relacje między trzecim sektorem a instytucjami. Bądź króciutko, dobrze? I proszę o pytanie, bo będziemy siedzieć długo. Ja może zareklamuję pewne wydarzenie. Za panią minister 24 czerwca będę odpowiadał dokładnie na to pytanie, co instytucje kultury potrafią wnieść w środowisko na wydarzeniu organizowanym przez panią minister. A pokiwam do Jacka. Też dziękczynnie. Komentarz, który chcę wygłosić, wygłaszam trochę wbrew sobie, ponieważ bardzo silnie sympatyzuję z poglądami i z pewną energią pani minister, a także z tym, co powiedzieli panowie prezydent i marszałek. Też tak sądzę, że te inwestycje są konieczne i w wielu miejscach, zwłaszcza w Trójmieście, z całą pewnością odniosą sukces. Jest takie narzędzie, tutaj jest pewna uwaga kierowana do pani minister w ramach teorii socjologicznych. Strasznie się nazywa, to się nazywa teoria mobilizacji zasobów. Ona mówi rzecz następującą, że ruchy społeczne czy jakiekolwiek wydarzenia społeczne budują się wokół istniejących zasobów, nawet jak to są spektakularne budynki czy pewne skorupy, jak tutaj państwo raczyli to nazwać, czy mury. Kiedy to się dzieje? Kiedy jakaś kategoria społeczna uznaje te spektakularne skorupy za swoje miejsce i kiedy zaczyna tam działać? Rzeczywiście w tym momencie nie mamy zielonego pojęcia, które z tych skorup będą przez jakie kategorie społeczne wykorzystywane, ale oczywiście to obserwujemy. Ja się przyglądam w swojej praktyce badawczej praktykom kulturalnym tych ludzi, którzy są niekulturalni, to znaczy właściwie się tą aktywnością kulturalną nie zajmują. I tutaj to jest ten kawałek, który mówię trochę wbrew sobie, to znaczy trochę rozumiem ekonomistów, panów profesorów Gorzelaka i Kozaka. I ja rozumiem tę ich wypowiedź w taki oto sposób, że należałoby się w tym momencie zastanowić trochę nad przekierowaniem środków z tych skorup na tę treść, na tych ludzi, którzy i na tę energię, która ma te wszystkie skorupy wypełniać. No problem jest w tym, że nie ma kto wypełniać tych skorup na razie. Słyszeli państwo z wypowiedzi pani minister, że no, chodzi o to, żeby wokół tych skorup też jakaś energia ludzka, jakiś kapitał ludzki się pojawiał. Jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, a propos tego, że
propos tego, co powiedziała pani minister na temat Nocy Muzeów jako pewnego wskaźnika zapotrzebowania na instytucje kultury i na wydarzenia kulturalne. Ja się obawiam, że w tym momencie Noc Muzeów nie jest wskaźnikiem na coś takiego. To znaczy bardziej z moich badań wynika, że istotniejsza jest tutaj noc, a nie muzea. To znaczy to, że się możemy tłumnie spotkać w tę noc pod muzeum na razie. To znaczy te kapitały kulturowe rzeczywiście, to jest ciężka praca przed nami, wydaje mi się. Agata Kowalska, TOK FM. Pan profesor Szlendak właściwie ukradł moje pytanie, więc ja tylko się uśmiechnę do niego, ale właściwie to ja je tylko podbiję. Mnie dokładnie chodzi o ten element wypowiedzi pani minister dotyczący wskaźników uczestnictwa i pani minister powiedziała, że właściwie ludzie są głodni kultury, już są te instytucje, teraz będzie można je wypełniać treścią. Zastanawia mnie, tutaj pani wymieniała inwestycje ministerstwa, jeśli chodzi o budynki, jakie są plany lub też jakie były już realizowane programy poza programem dotyczącym bibliotek, właśnie nakierowane na to, żeby ludzi nieuczestniczących w kulturze do tej kultury ściągnąć, a tych, którzy ją robią poza instytucjami, w jakiś sposób wesprzeć. Po prostu zależy mi na tej odpowiedzi. Mam identyczne zdanie, że Noc Muzeów jest imprezą, na którą coraz mniej ludzi chodzących do muzeów chodzi właśnie dlatego, że zupełnie nie służy zwiedzaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo i przypominam Państwu, że Radio TOK FM jest najlepszym radiem we wszechświecie. I proszę słuchać, jest rozgłośnia w Elblągu od niedawna. Ci, co słuchają, pewnie podzielają, że to jest fantastyczne radio. Mówię o tym jako członek zarządu Radia TOK FM. Władysław Zawistowski, Urząd Marszałkowski z Gdańska. Proszę Państwa, skoro mówimy o dylematach samorządów w dziedzinie kultury, to sięgnijmy trochę do historii. 16 lat temu dość arbitralnie całe to dobro podzielono. I no, 99,9% instytucji kultury, łącznie z tymi największymi, trafiło pod skrzydła samorządów i na garnuszek samorządów. Wtedy to były dylematy wielkie, gdyż w tych instytucjach spodziewano się wszystkiego najgorszego, łącznie z likwidacją wielu teatrów, domów kultury itd. Nic takiego się nie zdarzyło, wręcz przeciwnie. Patrząc na przykład województwa pomorskiego, w ciągu tych 16 lat budżet przeznaczony na te instytucje wzrósł o 250%. Podczas gdy w latach 90. nie działo się nic i jeszcze była to bieda z nędzą, nie tylko w kwestii inwestycji, w kwestii tak zwanego budżetu bieżącego, czyli tych pieniędzy, z których prowadzi się działalność artystyczną. Dlatego obawy o to, że wspaniałe inwestycje zbudowane za unijne pieniądze okażą się bezcelowe, że będą stały puste, że nie potrafimy ich wykorzystać, oczywiście. Takie obawy istnieją, ale no, zważywszy na tę historię, o której mówię, mam nadzieję, że te obawy okażą się płonne. Również dlatego, że te instytucje, w których budżet wzrósł o 250%, wcale nie są puste. Wręcz przeciwnie, mówiąc o znów przykładzie województwa pomorskiego, poszerzona na przykład sala teatru muzycznego do 1070 miejsc jest wypełniana prawie w 100%. Dlatego no, nie sposób się nie zgodzić z panią minister. Ani taka znowu elitarna, ani taka znowu rozrywka. No, kultura wysoka, to jest kultura wysoka. I żeby mogła istnieć kultura pozainstytucjonalna, offowa, alternatywa, no to przepraszam, ona musi być alternatywą do czegoś. My pilnujemy tego czegoś, pilnujemy instytucjonalnej kultury wysokiej. Niestety finansowanie samorządów jest tak skonstruowane, że robi się to coraz większym wysiłkiem, chociażby dla samorządu wojewódzkiego. Ale to nie jest kwestia dobrej woli pana marszałka czy dylematów radnych, tylko to jest kwestia tego, jak jest skonstruowany budżet, dochody samorządu. Tak? Jeżeli one opierają się na niepewnym CIT-cie, bądź na PIT-cie, z którego prezydent elekt przecież chce odebrać 14 miliardów, to będzie przez podniesienie kwoty wolnej od podatku, to będzie 14 miliardów odebrane samorządom. Nie wiadomo, kto miałby tę lukę wypełnić. Problem polega na tym, że wszyscy,
i ta największa opera, i to Muzeum Narracyjne, i stowarzyszenia wszelkie możliwe, i teatry alternatywne przychodzą z rachunkiem swoich kosztów ostatecznie albo do pani minister, ani do pani marszałka. Nie ma innych źródeł finansowania. Jeżeli są to, nie wierzcie państwo, biznes, mecenasi, to jest margines marginesu. To jest więcej zawracania głowy niż realnych korzyści. My próbujemy w województwie pomorskim łączyć siły, czyli tworzyć instytucje współprowadzone, gdzie jest dwóch, trzech, czterech współorganizatorów, z których każdy dodaje jakiś klocek. Mamy dwie takie instytucje współprowadzone z Ministerstwem Kultury. No to wtedy zawsze któreś ze źródeł tryśnie pieniędzmi, nawet jeżeli to drugie będzie miało gorszy moment. Może to jest, proszę państwa, jakieś rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Można też, można też bić brawo, bo te niektóre uwagi, zwłaszcza rzeczywiście bardzo trafne, dotyczące nieobecności choćby prywatnego sektora, czy słabej obecności, to jest w ogóle na inne opowiadanie. Proszę państwa, ale zbliżamy się do końca, będzie możliwość oczywiście rozmowy tam, a teraz bym poprosił tak po kolei o krótkie jakby dorzutki naszych panelistów, na koniec pani minister, a potem jeszcze na koniec ja. Bardzo proszę. Proszę bardzo, panie prezydencie. Dziękuję serdecznie. Jak najkrócej. Widziałem drugi wykład pani minister osobiście. Jeden dotyczył Golgota Piknik i był wypowiedziany w parafii katedralnej w Bydgoszczy. Także było mniej emocji, dłuższy był, ale był wspaniały. Tak jest, proboszcz był i nie odezwał się ani słowem i nie zaprzeczył. To był wspaniały wykład. To tak na marginesie. I szanowni państwo, tutaj pada często oczywiście kwestia, ile kto przeznacza na kulturę. Pani minister też uderzyła w ekonomistów. To oczywiście uważam, że ekonomiści potrafią policzyć coś, co jest niepoliczalne, tylko muszą chcieć, bo wiemy, że wychodząc z Filharmonii jesteśmy bogatsi, ale tak naprawdę tego nikt nie umie policzyć, ale jesteśmy, bo może dzięki temu wrócimy do domu i podejmiemy lepszą decyzję, tak? Albo wypracujemy świetny pomysł. Ale jednak jest coś takiego jak ekonomika kultury. A to znaczy, że trzeba wydawać jak najracjonalniej i najlepiej pieniądze. I samo wydawanie dla wydawania to nie ma sensu. Czyli liczenie tylko, ile wydajemy na kulturę, to jest błędne, totalnie błędne, bo możemy tak nieracjonalnie wydawać, że i być wysoko w kategoriach, możemy mniej wydać, a lepiej. Ja tylko podam króciutko pewne liczby. My nie wydajemy jako miasto za dużo na kulturę i tu się bije w pierś, aczkolwiek co roku w ramach porozumienia tego obywatelskiego tą liczbę, te wydatki zwiększamy i dogonimy, że tak powiem, czołówkę. Ale taka była sytuacja finansowa miasta jeszcze 4 lata temu. Ale dzięki temu, że to wzrasta, wzrosło przez 4 lata o 25% wydatki na kulturę, zwiększyła się liczba różnego rodzaju imprez, które są w mieście organizowane o 80%, a uczestnictwo o 50%. Czyli to pokazuje, że można w 4 lata ten kapitał zwiększać. Oczywiście bardzo ważna kwestia. Ja chodziłem do szkoły, w której było i wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne. Dzisiaj tego nie ma. Jest, ale krótko i tak naprawdę ja do liceum aż włącznie, do matury miałem, czy gdzieś w pierwszej klasie liceum bodajże, do wyboru był, ale tak cała szkoła powstała. Dzisiaj tego nie ma. Stąd wielka rola systemu edukacji i tak naprawdę wychowania sobie tych młodych dla kultury, żeby oni byli tymi uczestnikami. I to wielka praca, którą my jako samorząd na przykład mamy świadomość i wykonujemy. Bo myślę, że niektóre pokolenia, no nie chcę wymieniać lat, ale są może już stracone i trzeba tak naprawdę zacząć od podstaw i nad tym pracować. Stąd między innymi w ramach edukacji, strategii dla edukacji bardzo dużą rolę kładziemy na wspieranie pozaszkolnymi formami albo wewnątrzszkolnymi, ale nie wynikającymi z programu, tak naprawdę edukacji kulturalnej. To może tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, była tutaj mowa o finansach, a ja tylko króciutko może do tej sprawy jedynie nawiążę. My wydajemy około 10% budżetu na kulturę, ale rzeczywiście w województwie pomorskim największe jednostki kultury są w rękach w jurysdykcji samorządu wojewódzkiego.
To dla nas było zawsze od początku zaskakujące, stąd dyrektor Zawistowski mówił, że w momencie przejęcia przez samorząd wojewódzki w 1999 roku jednostek kultury, to tak naprawdę miasto Gdańsk, 450-tysięczne miasto, poza muzeum miasta Gdańska miało jedynie teatr miniaturę. Ale staraliśmy się i nadal się staramy włączać naszych sąsiadów, miasta, konkretnie miasta, do tego, żeby współuczestniczyły w procesie zarządzania jednostkami kultury. Tak jest z Teatrem Muzycznym Gdyni, włączyliśmy prezydenta Gdyni, tak się dzieje z Teatrem Wybrzeże, gdzie włączyliśmy prezydenta Sopotu, chodzi tutaj o scenę usytuowaną w Sopocie. Czy tak też się dzieje w przypadku Teatru Szekspirowskiego, gdzie wspólnie z samorządem miasta Gdańska prowadzimy ten teraz, no i oczywiście z Fundacją Teatrum Gadanense. Ja dzisiaj w związku z tymi tezami, które na początku tej dyskusji padły, ja mogę dzisiaj powiedzieć wprost. My będziemy nadal inwestować w kulturę. Interesuje nas teatr współczesny. Interesuje nas Muzeum Sztuki Współczesnej. Chcemy postawić na inwestycje w tej dziedzinie i przyciągać tych ludzi, którzy mogą być niezwykle kreatywni dla społeczeństwa Gdańska czy też społeczeństwa Pomorza. Zapewne trzeba w większym stopniu zainteresować się, czytaj finansować organizacje, różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które funkcjonują w kulturze, różnych animatorów, którzy są wolnymi strzelcami, którzy są jakby poza instytucjonalną formą oferty takiej kulturalnej. I wydaje się, że teraz w tym nowym okresie programowania w żadnym wypadku bym nie krytykował dotychczasowych działań i przedsięwzięć inwestycyjnych. Ja jedynie mogę przypomnieć, zwłaszcza tym krytykom, którzy dzisiaj mówią o wielkich inwestycjach w kulturze. Był taki czas, który jest bliski na pewno też Elblążanom, bo Państwo pewno śledzicie wszystko to, co się dzieje też w Trójmieście. Zbudowano szybką kolej miejską w latach 50., która była potwornie krytykowana przez wszystkich naokoło. Dzisiaj nikt sobie nie wyobraża tej infrastruktury w Trójmieście. Zbudowano obwodnicę trójmiejską, mocno krytykowaną, że idzie przez las i przez pola. Nikt dzisiaj sobie tego nie wyobraża, że funkcjonowania infrastruktury bez obwodnicy trójmiejskiej. I tak będzie z jednostkami kultury, jeśli naprawdę przyłożymy się do tego, żeby edukować na rzecz kultury, również kultury wysokiej. Jeśli będziemy animować taką działalność w najmniejszych środowiskach, to nie obawiajmy się o wykorzystanie takich jednostek. Króciutko to po prostu do pytania, które zadał Bartek. Nie odpowiem, bo trzeba dużo czasu rzeczywiście, ale to chciałem zwrócić uwagę na problem, jaki jest ukryty. To nie jest kwestia dzisiaj rozmowy o pewnej niszy zwanej kulturą alternatywną, to znaczy a raczej kwestii w ogóle przemiany sfery kultury, praktyk, uczestnictwa, które powodują, że coraz bardziej jesteśmy przekonani, to nie jest doświadczenie tylko polskie, ale we Francji na przykład bardzo wyraźnie to też widać, że ład instytucjonalny, właśnie instytucje, które służyły jakby dystrybucji środków publicznych na wspieranie aktywności zarówno artystycznej, jak i uczestnictwa w kulturze, coraz mniej efektywnie, że tak powiem, powodują docieranie do tej żywej, nazwijmy kultury, do tego sfery, gdzie rzeczywiście powstają najbardziej kulturotwórcze zjawiska. I we Francji to zamienia się już na problem polityczny, legitymizacji decyzji właśnie takich alokacyjnych. No, festiwal w Awinionie ma obcięty budżet w tym roku po raz pierwszy, mimo że premier Francji mówi, że oszczędzanie na kulturze jest największym błędem. Prawda? I nie ma tu sprzeczności, po prostu jest pytanie, jak finansować całą nową sferę, czy przestrzeń kultury, która nie ujawnia się w tym ładzie instytucjonalnym, jaki my obsługujemy teraz, na przykład inwestując w obiekty, które wierzymy, że się przydadzą, ale pytanie, czy one będą odpowiadać przestrzeni kultury, jaka się wyłania w tej chwili w naszej rzeczywistości. Jeden tylko przykład z Polski. Mamy PIS, który obchodzi Polski Instytut Sztuki Filmowej, obchodzący 10 lat. Nie, PIS,
który jest niewątpliwy sukces tej instytucji, polegający nawet czysto metrycznie, jakbyśmy wzięli, mierzony liczbą sprzedanych biletów, prawda, do kina. I to można powiedzieć, no, wzrosło znakomicie aktywność Polaków, jeśli chodzi o tę formę uczestnictwa w kulturze, ale jak się patrzy na badania profesora chociażby Czapińskiego, w tym samym czasie zmalał odsetek Polaków chodzących do kina. Paradoks? Nie, to profesor Szlendak doskonale może opowie, na czym to polega, właśnie efekt wielożerstwa kulturowego i intensyfikacji praktyk w coraz mniejszej grupie. Znaczy akurat jeśli chodzi tutaj o kino, ale podobnie z teatrem się stało. Więc coś ciekawego dzieje się w kulturze i dobrze mieć też świadomość, że to jest moment chyba też przełomowy dla samej sfery kultury i decyzje właśnie o rozwoju instytucji, wspieraniu też inwestycyjnym, powinno to mieć na uwadze. Dziękuję bardzo. Ja zacznę może od wyjaśnienia pewnego nieporozumienia. Musiałam użyć zbyt daleko idącego skrótu myślowego, bo aż dwie osoby zrozumiały, że ja uważam, że Noc Muzeów jest mechanizmem świadczącym o potrzebie na chodzenia do muzeów. Ja też pana odpowiadam, więc... Potem znowu się okaże, że czegoś nie wyjaśniłam. Oczywiście, że w ferworze polemiki używa się daleko idących skrótów. Mi w przykładzie Nocy Muzeów chodziło o zupełnie inną rzecz. Mianowicie to, że jest to pole obserwacji świadczące, pokazujące jedną rzecz, że w nocy, właśnie dlatego, że noc i właśnie dlatego, że tłum, są gotowi wziąć udział ci, czyli pójść nawet do muzeum, którzy w dzień tego nie robią. Ale nie dlatego, że nie mają wielką, głęboką potrzebę pójścia do muzeum i dopiero w nocy ta potrzeba się eksplikuje, a w dzień jakoś jej nie ma. Chodzi o coś zupełnie innego. Badania, które przeprowadził Instytut Teatralny, pokazały taką... Pytano ludzi nie chodzących do teatru, dlaczego nie chodzą. I proszę sobie wyobrazić, że pierwsze miejsce w tych kilkudziesięciu możliwych odpowiedziach zajęło odpowiedź, bo nigdy w życiu w teatrze nie byłem i boję się, że w nim się źle zachowam. To są lęki przed przekroczeniem bariery, no taką jak ma na przykład ktoś, kto nigdy w życiu nie był na basenie publicznym, tak? I nie wie, czy ma zabrać z domu te gumowe klapki, czy ten czepek, czy go dadzą na miejscu, czy pójść w lewo, czy w prawo, jak pozna, że ma coś zrobić. Że jeżeli mamy nieoswojony set zachowań przybliżających nas do pewnego wydarzenia, to on stanowi barierę uczestnictwa. Noc muzeów czy noc teatrów zdejmuje tą barierę, dlatego że w tłum przestajemy się bać, że współuczestnicząc w jakimś wydarzeniu z innymi mamy poczucie uczestniczenia, współuczestniczenia w dużej grupie i jakby nie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jak wyjdę do sali muzealnej, to będę musiał tam długo stać przed tym obrazem, czy krótko. No, to są pewne lęki pierwotne, które w nas są. W każdym razie proszę mi wierzyć, że minister kultury zajmuje się nie tylko wydawaniem pieniędzy publicznych, ale także staraniem się obserwowania tego rynku. Akurat mam to szczęście, że w tej sali są zarówno dyrektor Narodowego Centrum Kultury, czyli pan Dudek, który wiele rzeczy ma pod swoją pieczą, jak i pani dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, która też takimi rzeczami się bezpośrednio zawodowo zajmuje, mianowicie obserwacją i badaniami. My sporo czasu i pieniędzy poświęcamy na obserwowanie sytuacji, cały program Obserwatorium Kultury zresztą temu służy, gdzie różne ośrodki naukowe proponują nam różne krosowe badania z zakresu socjologii i kultury głównie. Więc my mamy sporą wiedzę na temat tego, jak dynamicznie się to rozwija, także w obszarze przez nas niefinansowanym. Ale proszę sobie uświadomić taką rzecz, że dysponowanie środkami publicznymi jest obłożone bardzo dużym systemem kontroli zbudowanych w systemie państwa demokratycznego po to, żeby tych pieniędzy nie marnotrawić. I to skutkuje niesłychanie trudnymi procedurami finansowo-urzędniczymi związanymi z konsumowaniem tych środków. I wszystkie systemy, które my jesteśmy w tej chwili w ramach tego systemu prawnego zbudować, czyli programy dotacyjne, wspierające i tak dalej, mają wadę wrodzoną. Trzeba chyba być księgowym, żeby sobie poradzić z rozliczeniem takiego grantu i napisaniem dobrego wniosku. Cały obszar kultury, tej właśnie ofowej, funkcjonuje w warunkach i na zasadach, które jakby w ogóle nie pozwalają im aplikować o te pieniądze. To znaczy nie ma tej drogi pomiędzy kasą publiczną zawiadywaną przez ministra czy przez samorząd, bo to cały czas są publiczne pieniądze, czyli wszystkich i muszą być obejrzane 30 razy i rozliczane zgodnie z zasadami, a grupami alternatywnymi, które mają fantastyczne pomysły na kulturę, ale nie mają narzędzi administracyjnych
rejestrowych pozwalających im na rozliczanie środków publicznych. I to jest na pewno problem, który będzie wymagał w najbliższej przyszłości poważnej refleksji, jak go rozwiązać, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że coraz większy udział kultury to jest ta kultura dziejąca się poza tymi skorupami, o których mówię. Mówiłam na początku, ale też jakby uważam, że naturalnym procesem społecznym jest to, że państwo czy samorząd w pewnych obszarach finansuje pewne budzenie aktywności, ale ta aktywność realizuje się potem nie oglądając się na te normy. I na pewno trzeba myśleć o zbudowaniu systemu wsparcia, ale ja już nie chcę przedłużać, bo wszyscy są głodni, ale a to gadania naprawdę na kilka godzin, żeby wejść w ten problem. Natomiast pojawiło się i przywinęło się przez naszą salę takie określenie, jaką jest kultura wysoka i wspieranie kultury wysokiej. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem dzielenia kultury na wysoko i nisko. To znaczy nie używam w ogóle tego terminu, bo dla mnie jest oczywiste, kultura jakakolwiek, byleby dobra, ale jak ją określał, tak ją określał. Najważniejsze jest to, że ona się ma różnić tylko na dobrej jakości i takiej, która jest niewarta uwagi. Ale ona naprawdę ma prawo reprezentować każdy poziom i każdy rodzaj pod warunkiem, że odpowiada oczekiwaniom i potrzebom twórczym kreatorów i oczekiwaniom odbiorców. Tu nie ma jakby granicy. Ja jestem absolutnie za tym, żeby w salach filharmonii, które przecież specjalnie po to zostały zbudowane z tymi edukacyjnymi salami muzycznymi i kameralnymi, wpuszczać każdego muzyka, który po prostu dobrze gra. A jaką muzykę on gra? Boże, to już najmniej ważne. Najważniejsze, żeby byli tacy, którzy chcą go słuchać i żeby był ten, który chce ją robić po prostu. I to w tą stronę wyobrażam sobie, że te skorupy powinny zacząć funkcjonować, żeby po prostu otworzyły drzwi na ludzi, którym potrzebny jest dach. Dobrze, dziękuję bardzo za te oklaski. Zaraz poproszę o jeszcze więcej. Proszę Państwa, na podsumowanie właściwie będzie tyle, że no najlepiej jest tak, i to chyba się wszyscy zgodzimy po tej dyskusji, jeśli odremontowane czy doinwestowane mury, jak choćby to, spotykają się z jakby wdzięczną publicznością i pozostają w zarządzie bystrego, inteligentnego człowieka, takie jak Jacek Nowiński. Tak, a Państwo, jeśli uważacie, że ta dyskusja była owocna, że pozwoli Wam także wyrobić sobie opinię, a nawet pozostać w stanie pewnego niepokoju, to proszę podziękować naszym drogim panelistom i pani minister. Dziękuję bardzo. A pan prezydent, bardzo proszę, tak, pan prezydent jest u siebie i może zawsze i tak długo, jak zechce. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy trzeci dzień Ogrodów Polityki i trzecią debatę, która odbyła się w tej sali. Chcę bardzo serdecznie podziękować tygodnikowi Polityka z redaktorem naczelnym Jerzy Baczyńskim i dyrektorowi Biblioteki Elbląskiej, jak również pani minister i Narodowym Centrum Kultury, które wsparło to przedsięwzięcie. Chcę powiedzieć, że po raz 12, i to są szczególne słowa uznania dla pana redaktora Baczyńskiego i dyrektora Nowińskiego, po raz 12 w Elblągu możemy odbyć Ogrody Polityki, które są okazją właśnie do takich ciekawych spotkań i wymiany poglądów. W tym roku łącząc 25-lecie samorządności w Polsce, taki temat również zapanował na Ogrodach Polityki, czyli sprawy kultury i samorządu, i ten temat przez te 3 dni mogliśmy wspólnie dyskutować. Ale to nie koniec. Chciałem serdecznie pogratulować panu redaktorowi Baczyńskiemu, ponieważ 9 obchodziliśmy czerwca uroczystość podsumowania 25 lat samorządu w Elblągu i kapituła, w której są przedstawiciele Rady Miejskiej i moja osoba, postanowiła uhonorować pana redaktora Jerzego Baczyńskiego.
medalem za zasługi dla Elbląga, Benemerentibus, które pozwolę sobie wręczyć. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo i bardzo, bardzo dziękuję tym, którym najbardziej dziękuję. Wszystkim im o tym powiem za chwilę wprost. Dziękuję, zapraszamy na poczęstunek. Jeszcze pozwólcie mi, bo muszę podziękować za to odznaczenie. To bez wątpienia to jest ostatnie odznaczenie, jakie otrzymałem, także dziękuję bardzo.